Witam wszystkich, z tej strony Hudson i wraz ze mną dzisiaj jest... Darynajzer, witam was wszystkich serdecznie. Tak, i E3 mieliśmy już dawno zrobić. No niestety coś mi wypadło, a Coś ci dokładniej wypadło. mówiąc kręgosłup mi wypadł, trzeba było naprostować go. No mniejsza z tym, no mieliśmy zrobić to, nie wiem, nawet tydzień temu albo 2 dni temu, ale robimy to dzisiaj, a dzisiaj jest środa. Środa to nie jest zbyt dobry dzień dla człowieka, który chce relacjonować E3. No wiesz, środa to z drugiej strony środek tygodnia, więc to środek tygodnia, no. Na tym by się kończyły plusy. Tak, ludziska, no pokrótce podsumujemy te konferencje i potem wypowiemy się na temat gier, które jakoś tam przykuły naszą uwagę i które są warte. Tak, zdecydowanie. No, warte naszej wypowiedzi. Dokładnie. Na samym początku może Call of Duty, Advanced Warfare i Battlefield It Hardline. hardline. Czyli tak, Call of Duty idzie w przyszłość, idzie już w taką przyszłość, że już naprawdę mam to w dupie. Tak, dokładnie. A Hardline idzie Hardline. w niezbadane wcześniej terytorium zwane Shaysolandią, czyli Czyli DLC przestępcy do kontra. trójki. No, dokładnie. DLC do trójki. Jak to było? Piraci kontra ninja? Nie, jakoś inaczej chyba było. Policjanci kontra złodzieje, tym razem Hardline. Bardzo Mam nadzieję, że możliwe. nikt na to nie czeka, bo to No, jest skupa. tak, Battlefield 3 było fajne. No nie mogłem niestety pograć, bo mój komputer mi na to nie pozwalał. No ale Dokładnie. okej. Battlefield to jeszcze było coś nowego. To się odróżniało od Call of Duty. Tak, był jakiś skok w porównaniu do poprzedniej części pod względem graficznym i silnika. A teraz co obserwujemy w Battlefieldzie? Dokładnie to samo co w Call of Duty, czyli linia prosta, jeżeli chodzi o ewolucję. I Tylko to już się nazwy się. zaczęło od czwórki, nie? Od Battlefielda czwórki już się zaczęła w Dokładnie. sumie. Zaczął się ten szajs. I tak jest cały czas i płacimy 120 zł czy więcej za DLC do trójki po prostu, bo ta gra się niczym nie różni. No, to może dostawać Dokładnie. nowy tryb, czy tam nową Tak. bronię, czy coś, ale to się w sumie niczym nie różni. No, dokładnie. Ja bym to po prostu nazwał zmiana modeli, zmiana skórek postaci. Zamiast Rosjan mamy przestępców, a zamiast brawurowych Amerykan mamy tam jakichś Mniej brawurowych policjantów. Amerykan, policjantów. Tak. Dokładnie tak. Może chcieli jakąś innowację tym wprowadzić, ale dla mnie to wygląda po prostu głupio. Widzieliśmy gameplaye, był oczywiście odpowiedni turniej nawet Tak, rozgrywany na na dachu. dachach całego budynku i dla mnie wygląda to dziwnie, kiedy banda przestępców chce obrabować bank i kończy się na tym, że pół miasta zostaje rozpieprzone w gruzy No wiesz, Ameryka, tam takie coś jest na porządku dziennym, nie? No, dla mnie to po prostu jest bez sensu. A jeżeli chodzi o Call of Duty, to nie wiem gdzie, ale chyba już za niedługo będziemy mogli grać Sputnikiem. No. Cholera jasna, co się tam dzieje? Czyli według mnie dobry kod się skończył na MW2, MW3, bo jeszcze w MW3 mi się grało przyjemnie. Zresztą najwięcej godzin w multi mam w MW3. W sumie o 10 godzin mniej mam w MW2, więc wiadomo. Black Wiadomo. Ops 1 było dobre, ale Miało swoje problemy pod względem optymalizacji, mi się wydaje najbardziej. zdecydowanie to była masakra wtedy z tym Black Tak. Opsem 1. Potem dwójka to już był skok w przyszłość i już to zaczęło Już. przeszkadzać. Już był widoczny ten lack compensation, już było widoczny Tak, dokładnie. ten cały bullshit, który tam wrzucili. Tak, problemy Black Opsa 1 przeszły do Black Opsa 2, czyli znowu optymalizacja, znowu zaczęło ścinać. No i tym razem mamy Advanced Warfare. Czekaj, kto teraz robi to Advanced Warfare? Bo to są trzy studia, które wykonują te gry. Teraz to nowe robi? Ten Sledge coś tam, Chyba, Hammer, nie wiem. nie wiem czy, jak nie mam Ja nie mam pojęcia. pojęcia. Mnie to w ogóle nie obchodzi, dlatego nie wiem, kto tam to robi. W każdym razie są trzy studia wykonawcze, jakieś nowe doszło ostatnio. Być może to oni są odpowiedzialni za Advanced Warfare, ale jak dla mnie to dalej będzie ten sam szajs, który dostajemy co roku pod po prostu zmienioną nazwą i tyle. Niestety. To jest kolejny. To jest Call of Duty, no to jest dobre na zakończenie. No ale to chyba w sumie wszystko, no tak szczerze, to najbardziej mi żal Battlefielda. Tak. Bo naprawdę, no kiedyś ten Battlefield się wyróżniał i Zdecydowanie. to jest DICE, no. Jeszcze dodatkowo DICE zniszczyło Medal of Honor, co też mnie dosyć Tak, szokuje. tak.
Ale mnie się wydaje, że to jest wina przede wszystkim EA. Oni tam, ci producenci nakładają na nich ten limit czasowy. Macie jeden rok na zrobienie gry. I No muszą i to oni robić. robią, co mogą, ale no cholera, więcej z tego nie wycisną. No żałuję, że jak dla mnie Battlefield dla mnie umarł po prostu i No. koniec. Koniec, mogiła. Teraz czekamy tylko i wyłącznie na jakąś nową markę, która Tak, wprowadzi zdecydowanie. nowe zasady. Titanfall? Wątpię. Też To jest wątpię, tylko na ale Xboxie. niestety. No ale cóż, na PC też jest. Na PC też jest? Tak, na Originie ostatnio była promocja, że jest za darmo na weekend. A to nie wiedziałem. Tak, jest, no, jest, ale w każdym razie zauważmy, że o Call of Duty i Battlefield jest cały czas głośno, a o Titanfallu w sumie wszyscy zapomnieli. No, niestety. To jest przykre. Dobra, no to przejdziemy teraz do konferencji. Pierwszą Tak. konferencją był Microsoft. Microsoft, profesjonalnie. No i tak, nie wiem, wymieniałeś te wszystkie gry, które oni tam Nie przedstawili, i jestem w sumie pewien, na jeżeli o niektórych to się chodzi. zatrzymamy. W sumie to można powiedzieć o tych najważniejszych rzeczach. Jak Czyli najbardziej. Forza, tak, moja ulubiona gra. Wyścigi, jej, super, dużo wyścigów, kocham wyścigi, uwielbiam wyścigi, A. dobra. I Wolf. I I Wolf był Wolf. także prezentowany na innych. No, znaczy, nie jestem pewien, bo teraz mi się wszystko wymieszało z innymi dniami targów. Targi trwały 3 dni, plus jeszcze ten dzień z konferencjami, które omawiamy. W każdym razie i Wolf został zaprezentowany jako pierwszy na konferencji Microsoftu. I w sumie dziwnie to dla mnie wygląda, ale jestem zainteresowany żywo i prawdopodobnie kupię, jeżeli będzie mi oczywiście chodzić ta gra. Nie wydaje mi się, żeby jakoś wymagania sprzętowe były jakoś wysokie. A ja Więc. w sumie to nie wiem. Znaczy, to jest fajne, jakaś odmiana. Widzę, że już się klony pojawiają tej odmiany, ale to już nieważne. W każdym razie wcielamy się w jednego z czterech łowców potworów, albo w potwora. Tych potworów ma być kilka, ma być kilka planet. I w sumie zobaczymy, co z tego wyjdzie. To są twórcy Left 4 Dead, więc mam nadzieję, że oni wiedzą, co robią i No, zaprezentują nam parę fajnych na rzeczy. pewno tego nie spieprzą. Zresztą widzicie, jak wygląda Tak. Left 4 Dead na naszej serii. Tak, dokładnie. Gdzie ja to? Yeah! Że tak polecę wam tą jakąś tą serię, taka Tak. reklama chamska. No ale dobra. Wolf. Assassin's Creed. O, to było w sumie zaskoczenie. I teraz tak, mówimy o tym Assassinie teraz, czy dopiero pod koniec, gdzie będziemy mówić o tych fajnych, zajebistych grach? Bo tu Możemy po. można powiedzieć o tym gównie całym. W Wiesz, sumie. you know. Ja wiem, o co ci chodzi, Wiesz, to ja ale mam czy. fajne zdjęcia później, nie no, chujowe mam, ale. Znaczy, nie wiem, ile tutaj jest do gadania o tej grze. W sumie to jest to Znaczy, no samo, bo co. tutaj był chyba tylko trailer, dopiero Ubisoft pokazał gameplay. Tak. Trailer tutaj był pokazany. Więc trailer był fajny. Po prostu. Więc podobał nam się, po Tak. prostu nam się podobał. Dajemy łapkę w górę. Dokładnie, Dajemy zachęcamy do okejkę. oglądania. No ale nie spodziewajcie się analizy tego trailera, od tego nie jesteśmy Od my. tego jest Prorok MM. YouTube'a. Odsyłamy go, znaczy was odsyłamy do niego. No Boże, lepiej żebyście tego nie robili. Lepiej, żebyśmy tutaj nikogo nie reklamowali. Tak, dokładnie. Szczególnie nie takiej osoby jak no. Dobra, nie zagłębiajmy się w ten temat. To co? Przechodzimy teraz do kolejnej gry? Inkwizycja, proszę ja ciebie. O, Inkwizycja. W sumie, jak już mówiłem, 2014 rok to rok RPGów. Dużo produkcji jest wydawanych. Było Legacy, którego jeszcze nie przeszedłem. Będzie Risen i tak dalej, i tak dalej. No i mamy jeszcze Inkwizycję. Dragon Age Początek, czyli pierwsza część. Świetny. Dragon Age 2 gówno. I teraz mamy Inkwizycję, czyli miszmasz tych dwóch rzeczy. Otwarty świat jak w Wiedźminie. Ja się boję, że to nie jest taka formuła, jaka powinna być. To znaczy, będziemy dalej kontrolować drużynę jak w poprzednich częściach gry, ale ten świat będzie otwarty. Jak to będzie działać? Ja nie wiem, czy oni będą nagle na linach z jakiegoś helikoptera zlatywać, czy oni będą po prostu za nami chodzić, towarzysze. Nie wiem, nie jestem pewien. Dla mnie na gameplayach wyglądało to słabo. Czyli no, kopiują, tak, z lepszych gier, tylko że wychodzi z tego gówno.
Wydaje mi się, że to nie jest dobra formuła na tą grę. Mogli dalej brnąć w Baldur's Gate, w duchowego spadkobiercę, a niestety poszli w Wiedźmina, jak wszystko. I wkrótce będziemy, znaczy Wiedźmina, w Skyrima w sumie, bo Skyrim tak zapoczątkował te sandboxy RPG Tak. w ogóle. No, mogli zostać przy starym formule, przynajmniej by się jakoś na rynku wyróżniali, a tak to mamy takie coś. Takie coś. Zobaczymy, jak wyjdzie. W sumie to tyle, jeżeli mam. No ja się o tym nie wypowiem, bo ja w sumie w Dragon Age'a nigdy nie grałem. Grałem kiedyś, ale może z 2 godziny i tyle. I tak jak miałem chyba 10 lat, więc nie rozumiałem w ogóle, o czym ta gra jest. Tak, dokładnie. Tak niestety kiedyś było. Ja w ogóle Wiedźmina jedynkę to przechodziłem i ja tylko szedłem. Ja w ogóle się nie zagłębiałem w historię i nic, tylko szedłem. Nie? I dopiero jak dorosłem i przeszedłem tą grę normalnie, to powiedziałem, ale zajebista gra. Dragon Age jedynkę ci polecam, jest strasznie fajny. Mam na płycie, ale chyba mi nie pójdzie, bo stacja dysków. No, wiadomo. Ale to ściągnę sobie ze Steama. Dobra, potem mieliśmy jakieś gówna typu Sunset Overdrive, nie wiem co kogo to jest. Obchodzi? Znaczy ogółem z tego co ja pamiętam z traileru to było jakieś, nie, patrzcie, jesteśmy w grze i to ma być takie jakieś prześmiewcze, dużo strzelania i dużo takiej niby rozrywki, ale dla mnie to w ogóle wygląda jak kaszalot i a jak ci się w ogóle podoba nie rozmawiać. DLC do Dead Rising 3? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Znaczy wiem, że... Ogólnie DLC nazywa się tak. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition. Aha, o X tym plus mówisz. Alpha. O tym mówisz. To ja zapamiętałem tylko nazwę w sumie z tego wszystkiego. Tam mają być postacie ze Street Fightera i to w ogóle ma być niby takie śmieszne, takie żarciksowe, ale... No, no nie. Dead Rising. Zlewam ciepłym moczem, bo nigdy w nie grałem. Tak. Ale ogółem rzecz biorąc to... Cała ta seria jest taka prześmiewcza, jest dużo takich abstrakcyjnych rzeczy. Niektórzy to lubią, a według mnie to jest gówno. Ja, jak wiecie, jestem fanboyem zombie, jak ja widzę coś takiego, to mnie po prostu jaja bolą, nie? No tak, dla mnie to też w sumie jest gówno, więc ja nie będę nawet próbował się rozwodzić nad tym wspaniałym tytułem Remix Hyper Edition X plus Alpha, tak. Omega Alpharion X plus, nie wiem. Też na chuj taka nazwa, nie? No ma być śmieszna, tak? Mnie się nie... No nie pykło. Nie pykło. Dalej, co mamy? Było jakiś Dance Fable, Central. Project Fable. Spark. Gówna, Halo 5. Halo 5. Powraca Halo, oczywiście. Nikt się nie spodziewał, że będą kontynuować serię. Mhm. Tak samo jak Mass Effect. O tym sobie zaraz powiemy. Mhm. Cholera, Halo, tak? Znaczy ja osobiście dla tej gierki, dla tej serii bym kupił Xboxa, bo to jest tak, zdecydowanie jedna z niewielu serii na Xboxie, która mnie naprawdę jakoś ciekawi. Tak, Halo to w sumie już taka legenda. Nawet jak nie masz Xboxa, to w sumie... To i tak wiesz, kim jest Master Chief i... Tak, dokładnie, rozpoznajesz go, wiesz o co chodzi. I czy ktokolwiek z was w ogóle taką... wysnuł myśl, że oni by zrezygnowali z tak dochodowej marki. Oczywiście. No, to jest tak samo jak pewne. Z Wiedźminem, nie? No dokładnie. Ja wyszła wątpię, że ten konsola. Wiedźmin 3 będzie ostatnim Wiedźminem. To znaczy, może być ostatni Wiedźmin z Geraltem, ale tak. Potem zrobią coś nowego, nie? Ogółem to właśnie tam startują tego cyberpunka i wydaje mi się, że to jest taki walor bezpieczeństwa, że jak oni skończą Wiedźmina, to będą mieć cyberpunka. Ale wracając do Halo, to cholera jasna, no. To jest Halo, wyszła nowa konsola i Halo. Mamy Halo nowe, tak? Mhm. Halo, hej, hej, tak, hej. Tak. Dobra, potem jeszcze było, że Master Chief Collection, czyli wszystkie części Halo na Xboxa tak. Na Xboxa 1. Mhm. Potem mieliśmy dużo ogólnie trailerów gier indie. Które nas mało obchodzą. Które w ogóle... Dużo na tym E3 było takiego kickstarterowego gówna. Tak, zdecydowanie oni to reklamują, że na tych nowych konsolach, w ogóle to całe E3 to był festiwal nowych konsol, ekskluzywów i tak dalej, ale to już na marginesie. No i oni chcą reklamować te konsole tym, że mają wsparcie dla gier indie. Wiem, że dużo ludzi lubi gry indie, niekoniecznie ja. Znaczy są perełki, tak? Ale... Są perełki, ale jest większość gier, na przykład Anepic. Fajna gra. Fajna nie przeszedłem, gra. Ale grało mi się w to fajnie. Tak. Co tam jeszcze było takim fikuśnym?
Zdecydowanie indie był Minecraft, ale to chyba już chyba nie Minecraft wiem, jest przejadłem się. genialny. Tak, świetny był. Neo Scavenger, ten, którego ty masz. Tak, tak, Neo Scavenger jest świetny. I parę innych gier, które w sumie nie wiem, jak się nazywają, bo jak już mówiłem, gry indie mało mnie obchodzą. No, no. Interesuję się tylko tymi, które znaczy, ktoś polecił. Po wiesz co, to powinno być ogólnie na PC-cie, nie? No, pokój no dawać na coś PC-cie takiego na konsolę. No to już swoją drogą, nie? Nowe, wiesz, community, więcej ludzi, którzy chcieliby coś kupić, tylko że te gry indie tak czy inaczej pójdą ci na PC-cie, a jeżeli no. masz konsolę, to zwykle i tak masz PC-ta gdzieś tam, nie? I każda z tych gier na pewno ci pójdzie. Jakieś Kerbale czy coś. No, no. No. Prison Architect. Tak. Dobra. Z gówna przechodzimy do rzeczy dobrej, czyli Witcher tak. 3. Wiedźmin 3. Tutaj też oczywiście potem mam fajne tak. Rzeczy. Nie, no nie mam żadnych fajnych rzeczy, uwierzcie, ale po prostu tak wierzcie mu na słowo. Ach, no w każdym razie Wiedźmin 3. Genialny. Ta. Przepiękny. Rozmawiamy cudowny. O nim teraz, czy przechodzimy nie, dalej? No później, później. Później, bardzo. Później. Dobrze. The Division, Tom Clancy. Ale jeszcze chyba przegapiliśmy Tomb Raiderka. Tomb Raider był na... Oj. Tak, tak, Rise of the Tomb Raider, nowa gra, aha, kontynuacja. Tak, właśnie, zapomniałem o tym, tak. Tylko trailer był. Tak, był Not tylko trailer, Tomb ale... Raider. Obiecujące. Trailer, tak, jeżeli chodzi o trailer, to on mnie nie zachwycił, tam widzieliśmy tylko, że Lara w sumie strzela i stała się bezwzględną morderczynią, ale... Nie ma tam nic fajnego takiego na tym trailerze pokazane, ale ja czekam, ponieważ po prostu Tomb Raider, który ostatnio był nam sprezentowany, był po prostu dobry. Fajnie się w niego zmulało i mam nadzieję, że ta fabuła tradycja... troszkę będzie. Potem... Oh, to była fabuła klasy Z. Zakończenie z tymi wielkimi tak. Potworami było trochę słabe, tak. Ale ogólnie gierka była super. Gierka była dobra, po prostu dobra była. Mam się do paru rzeczy właśnie do tej fabuły kurde, przyczepić mogę, ale ogółem fajna gierka i teraz czekam na tego Rise of the Tomb Raider. No. Mhm. Póki co nic nam nie pokazali z tej gry, więc nie musicie oglądać E3, nie musicie wyszukiwać gameplay, no. Bo nic nie znajdziecie. Dobrze, ale to w sumie dalej. The idziemy. Division. Podobno ma być otwarty świat, ma być dużo strzelania i... No i w sumie tyle. Jeżeli mam być szczery, to jedyne, co ja zauważyłem na tym trailerze, to jak oni zaczęli nakurwiać po tych autach i te szyby fajnie pękały i było fajne zniszczenia były, tak, ale tak. Potem pokazał się na kolejnych konferencjach, czyli Ubisoftu ze Siege'a i w ogóle zapomniałem o tym The Division. O Siege'u zaraz sobie powiemy potem przy okazji Ubisoftu, ale w sumie The Division jakoś tak no, przemknęło nam. To może być spoko, ale... No nic wielkiego, szczerze mówiąc. Żadnego hype'u nie odczuwam. Tak, tak. No i dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Microsoft. No bo potem mieliśmy jeszcze tak. Scalebound. I Crackdown 3. Crackdown 3, czyli dwie gry, które... Raczej no ten Scalebound, tak? Smoki, wow. Tak, ucinanie manikir smoką, tak? Wow. Taki pokrywanie się łuskami, tak. W ogóle, nic jak ci się podobały te wszystkie next-genowe gry, których nie no, było? next-genowe gry to ja chyba zauważę dopiero za 3 lata. I to w sumie dobrze, ale ogółem rzecz biorąc, no kurwa, świetne te next-genowe gry były tutaj. Taki pokazane. Był hype, nie? Że teraz ma być wszystko takie lepsze, ładniejsze, a tak naprawdę większość tych gier wyglądała jak gówno. Powiedz sobie szczerze. To prawda. Dlatego było tyle, rozmazane. Tych Kickstarterów, nie? Paskudstwo, no. Być może, bo te się Kickstarter... nie przyczepiał do tego, przecież to Kickstarter, no skąd oni mogli zrobić taką super grafikę, nie? Dlatego wygląda jak gówno, cieszcie się, macie PlayStation 4. Możecie pograć to na PlayStation no. 4 zamiast na PC-cie. No dobra. Ale to było... To co, Electronic Arts, EA. Tak, Electronic Arts. Super mega firma, Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront. W sumie fajnie, tak? Nowy Star tak, Wars. Okej. Okay. Super, no. Może być. Tak, Battlefront nowy. Battlefront, okay. Bardzo ładna nazwa, tak. No, grałem... ogólnie Star Wars, wiecie. No, tak, no to ma być Wars. Mniej więcej taki Battlefield nie Battlefieldzie, tylko wy. W Star Warsie. W tych wojnach. Grałem poprzednie części, okej, okay, ale to dla mnie nic specjalnego. Nigdy się nie jarałem z tymi wojnami.
To teraz pogadajmy o czymś, co naprawdę no, mnie interesuje, tak? Bo według mnie to cała seria jest genialna, wszystkie gry przeszedłem i po prostu Shepard jest cudny, czyli Mass Effect 4. O Boże. Tak. Dobra. Ja wiem tylko tyle. W pierwszej części, w drugiej części, na samym początku Shepard ginie. I go. Spoilery, uwaga. Nie, ale to jest na samym początku. On Wyjebane. ginie, tak? I go potem jakaś korporacja do życia znowu. Cerberus, Tak. pamiętam. Robią mu nowe żyćku, tak, jest fajnie, wszystko pięknie. Dobra, spoko. Łazarz. W trzeciej części było super zakończenie z trzema wyborami. A czyli nie przeszedłem żadnej tej gry, Z żeby nie trzema było, ja tylko, kolorami. wiecie, z trzema kolorami, Ja właśnie. przeszedłem, więc tutaj przytakuję, jak I mówi tak, dobrze. i tak. Teraz w każdym z tych zakończeń Shepard ginie. No tak. Czyli ewidentnie chcieli zakończyć serię. No zdecydowanie. I ja nie wiem, no pewnie ktoś przeszedł tą grę 3 razy, nie? Bo super mieć każde zakończenie, ale tak. Dobra, jeżeli Shepard ginie, no to już nie powinno być żadnych części. Oczywiście fanboye rzucili się, że takiego zakończenia być nie powinno. Dobra, No i zgadzam się z tym. zmienili. Zmienili zakończenie, tylko na jakie, bo ja w sumie nie wiem. W sumie ja też nie wiem, bo ja tego nie miałem sił, żeby to przechodzić jeszcze raz. Tyle ci powiem na temat Mass Effecta 3. Masakra. A Ja w jedynkę i dwójkę każdym. przeszedłeś? Jedynki nie. Tam to strzelanie jest tak spieprzone, ale dwójkę przeszedłem. Ja teraz żałuję, że nie kupiłem na Steamie, jak była ta promocja. Dwójka była ok, ale powiem wam tak. Oni chcieli zakończyć. Oni zakończyli tę trylogię, teraz ma się rozpoczynać nowa Nowa trylogia. trylogia. Podobno bez Sheparda, w sumie dobrze. Jeżeli chodzi o zakończenia, to moje stanowisko jest takie, że powinni to zostawić, jak zrobili. No. Zakończenie nie tyle mi się nie podoba, że tam Shepard ginie, bo w sumie to jest spoko, tylko mi się nie podoba wykonanie tego, tam, że się zmieniają kolory, to mało mnie obchodzi. No i teraz rozpoczynają nową trylogię. Na zakończenie części trzeciej po prostu. Taka sekwencja ostatnia, bo ja wam nie będę mówić, co tam było, ale tam było po prostu ewidentnie pokazane, że oni będą robić więcej gier z tego uniwersum. No bo Ewidentnie. to jest to, no, nie chcieli zakończyć tak dochodowego Tak, przedsięwzięcie BioWare, to w sumie co mamy właśnie. teraz BioWare? Na tym mają tylko Dragon Age'a w sumie i No w sumie Mass nawet nie Effect. wiem, ale no ten Mass Effect, no dobra, może być, tylko że... No, ci powiem, Tylko no, kolejna nie. część, jak się skończy, to już niech tak będzie do końca, a nie, że fani powiedzą, Tak. że im się to nie podoba, bo w dupie, jeżeli oni zrobili tą grę i ktoś to zatwierdził, to znaczy, że im się to podoba. I nie No. powinno być czegoś takiego, że jakimś ludziom się to nie podoba. No, no dobra, niech im się nie podoba, ale wyjebane, tak? My zrobiliśmy tą grę, zgarnęliśmy hajsik, jedziemy teraz na Hawaje się bawić i tyle. Wygrajcie, jak wam się nie podoba, to przejdźcie tą grę 4 razy nawet, a 15 razy i będziecie mieli to samo gówniane zakończenie. A jak wam się nie podoba, to pierwszą część i drugą sobie przejdźcie i tyle. I czekajcie na czwórkę, gnoje. I tyle. Takie jest moje stanowisko. Moje jest Kurwa, podobne. ten... Dobra, no ja może kiedyś spróbuję tą jedynkę, dwójkę i trójkę przejść, no. Bo Jest jedynko, to ci powodzenia. jestem ciekawy. Ale pewnie tak się skończy jak z Magiką. Magiką chciałem powiedzieć. What the fuck. Musimy wakacje to przejść. No, Zaczynam się za wakacje. tydzień. No właśnie. No i spoko. Simsy 4. Możesz mówić, bo ja jakoś Na tak nie... mnie. Ogółem rzecz biorąc, tutaj się przyznam do wstydliwej rzeczy, że jak byłem mały, to grałem w Simsy i bawiłem się tymi ludźmi, jakbym był Bogiem. Potem miałem dwójkę bez dodatków, jedynkę miałem pełno dodatków, trójkę grałem. Simsy mi się po prostu podobają. Wtedy czuję, że jestem kimś, a nie Czujesz, że takim. jesteś Bogiem, Bogiem. Tak, mniej więcej. Nie, że tam jestem kimś, a nie takim Darionizerem, który teraz siedzi i nagrywa o grach. Tylko jestem człowiekiem, który coś może osiągnąć. Poza tym lubię bawić się tymi ludźmi, jak moimi lalkami. Wiadomo, tam zamykam ich w piwnicach i tam oni szaleją z głodu. Takie rzeczy. Albo robię sobie plantację. Znaczy, makietę plantacji i robię, nie wiem, sześciu simów murzynów i dwóch białych. No takie ciekawe rzeczy, można tam takie eksperymenty robić. Oh Jesus. Więc What jestem strasznie zadowolony z powodu czwórki, która ma wprowadzić parę innowacji. Między innymi to, że emocje mają wpływać bardziej na nasze simy. W sumie mają być jeszcze jakieś rakiety. Kingdom Una widziałem na jednym z trailerów oraz Obamę. I to w sumie tyle, co mam do powiedzenia na temat Simsów, bo w Simsy to chyba każdy znają. Każdy zna Simsy po No, prostu. poza tym też dużo nie pokazali na tym, a czy no, pokazali na tym No, trailerze pokazali to, co jakiś mieli turnę, pokazać, nie? pokazali Obamę i tyle.
Sims 4, tak? Fajna gra, będzie Dużo super. dodatków pewnie. Będzie multum dodatków, których ja nie kupię nigdy, ale cholera, no. Simsy 4, to wygląda jak dla mnie całkiem okej. A mi natomiast się podoba kolejna gra, czyli EA Sports UFC, które aktualnie już miało swoją premierę. Tak, to ja I się tak, zamykam. przed premierą gierka mi się zajebiście podobała i mówię, och, jakie to jest super, jakie to jest piękne. I okej, no jest to dalej super i piękne. Tyle, że zauważyłem, że to nie jest aż takie, nie wiem, takie dobre, jak było wcześniej. I tak bym to kupił. I tak dla tej gry bym kupił PS4, chociaż już nie aż tak bardzo jak na początku, bo wiadomo, na początku jest ten hype. Hype, no. Ale Kurczę. ogólnie, no, lubię UFC, kupuję wrestling co roku, no to też te UFC bym musiał kupić, chociaż no, widzę tam parę takich pierdół i ta gra jest zdecydowanie łatwiejsza niż na przykład UFC coś tam coś trójka, którą miałem na PS3. No ale Okej, jest, no po prostu. no jest Bruce Lee. O, Bruce Lee jest, tak. To zapamiętałem. Ogółem to. Ludzie narzekali też na tego Bruce'a Lee, mówili, że Jak to o, on nigdy super by w jest. UFC nie wystąpił. Jedni mówili, że w Tak, UFC co? to on by wszystkich sklepał, a drudzy mówili, że to w UFC by ludzie go sklepali, nie? Ja Wjebane, no się nie to jest. dziwię. To jest pieprzony człowiek na odpowiednim miejscu. Jacka Norrisa mogli tam jeszcze wpieprzyć i dopiero by mieli zagwozdkę. Cholera jasna. Ale to wygląda po prostu dobrze. Widać, że ta grafika się zmienia w porównaniu do poprzednich. Są te takie No jest jakiś ten dodatkowe skok, nie? rzeczy. No, jest jakiś skok po prostu. I to mi się Lepiej te podoba. akcje wyglądają, chociaż no, widać takie po prostu czasami momenty, gdzie niby gościu ma chwycić przeciwnika, a tak naprawdę odchodzi gdzieś w bok czy coś, nie? Tak. Czy też te same nokauty, które tak czasami z dupy totalnie wychodzą i są też mało widowiskowe. Bo jak gościu się przewróci, to w poprzedniej części mogłeś się jeszcze na niego rzucić i go zacząć napierdalać. A tutaj jest tak, że jak go znokautujesz, to ty możesz uderzać w powietrze i się nic nie dzieje, i on se leży po prostu, nie? Więc są Tak. takie małe No, bursity, brakuje ale ci tego napierdalania tak, no w stary, bo to było bezwładne fajne. ciało. Bo to walisz gościowi z prawej w pysk, nie? On leży i ty jeszcze dwa razy mu w głowę, nie? I wtedy cię sędzia odrzuca. Mówi, nie bij go już, nie bij, ty psycholu. Ale w ogóle mi się podoba też tryb kariery w UFC. Zaczynasz od Ultimate Fightera i przechodzisz go, po prostu wygrywasz i potem dochodzisz do UFC. No i tam walczysz, wiadomo, nie? Masz te, jak to się nazywa? Tabelki, tak? Jesteś na początku na tam miejscu 5000 i dochodzisz do pierwszego, jesteś mistrzem, bla, bla, bla. Chociaż z tego, co widzę, to jest twój łatwy. Bo jest taki gościu na YouTubie, który już ma pas i ma zero przegranych, nie? I jest spoko ziomem, jest czarnuchem. Lubię go. Więc to tyle o UFC. W sumie nie wiedziałem, co by tutaj powiedzieć jeszcze, więc no fajna gra o Po walkach. prostu to tutaj zakończmy i lećmy dalej. Golf. Jak ci się golf podobał? Jestem zaskoczony, jak to dobrze wyglądało. Tak next genowo, ta trawa, Dobra, to powietrze. hokej albo futbol amerykański. No ten lód, ta trawa, te białe pasy na tym boisku. Czy wiesz co, jak ja bym był Amerykaninem, to bym się futbolem amerykańskim podniecał, bo to jest zarąbisty sport. Tylko że w Polsce nikt go nie zna. Nigdzie nie można go w sumie zobaczyć. Bo tu jest tylko i wyłącznie Mundial. rugby, czy jak to się nie nazywa. Tak, rugby Chyba tak, jakiś. ale futbol amerykański, no. Nie ma futbolu amerykańskiego. Tutaj przynajmniej ja nie kojarzę żadnych. Na pewno gdzieś tam jakieś małe, tam jakieś ligi są, ale to nic powszechnego tutaj w Polsce, więc w sumie nie mam. Nie miałem jak się tym zainteresować w młodości, a teraz mi się po prostu nie chce, bo jestem leniwy, Nice one. to w sumie tyle, jeżeli chodzi o E3. Dobra, to przejdźmy dalej. Downgate, czyli super mega imba, genialna MOBA. W sumie wyjebane mam na to. No dobrze, Mirror's Edge 2. Dobra, co do tej MOBY, no ludziska to w ogóle nie przebije Doty ani LOLa i chyba tak to można Tak. zakończyć. No to było to gówno takie Tak, dziwne, to gówno. co oni spamowali tym. Tak, że No tam to mówili, że to będzie takie super, że tyle pracowaliśmy, całe tak. To wam weekendy. powiem, jako że rozegrałem swoje w LoLu i drugie tyle rozegrałem w Docie, to wam powiem, że to wygląda jak ścierwo i lepiej tego się nie tykajcie nawet metalowym drągalem. Po prostu to tyle, że masakra. Dobra, no to Mirror's Edge 2. Bo to, a czyli właśnie nie wiem, czy to będzie Mirror's Edge 2, czy Mirror's Edge Już nie jestem zaczynamy na pewien. nowo.
sumie nic tam nie pokazali, bo pokazali tylko, że wszystko jest białe i są Wszystko skoki. normalnie, czyli to samo, co było w pierwszej części. Pierwszą część nie grałem, ale planuję kupić na Steamie podczas promocji. Dziękujemy, Chyba Gabe. zrobię. Dziękuję za niedługo, pewnie będzie promocja 90% i stracę parę euro, ale nieważne. Miro, rzecz was, co ja mogę wam powiedzieć, po prostu skakanie, mamy tą główną Parkour. bohaterkę, dokładnie, i skaczemy, jesteśmy tam chyba jakimś posłańcem, musimy jakieś rzeczy tam doprowadzić, gdzieś doprowadzić, no, zanieść, a nie doprowadzić, doprowadzić to ja mogę mojego młodszego brata do szkoły. No. Ale nie w taki sposób. Wiesz, tam w plastikowym worku też mogę go zanieść, ale... Możesz, ale po co się zmęczyć tylko? To Mirror's Edge 2. Jeżeli was to interesuje, no to były trailery To fajnie. pokazane i to w sumie tyle, jeżeli I tyle. co ja No mogę. czekamy na jakieś większej, na Tak, więcej, na na więcej większą info. ilość informacji po prostu. Dokładnie. Bo to też tak wrzucili bez sensu na te E3, nie? No w Mogli sumie. trochę poczekać, aż ta gra będzie naprawdę wyglądała jak Mirror's Edge, a nie jak coś. Bo to nie była nawet gra, to było po prostu, o, taki mamy pomysł i to zrobimy. Jak najbardziej. To Dobra. zobaczymy, no. FIFA 15, sorry. FIFA Dobra, 15, czyli to samo, co w FIFA 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i chyba 1, no i 0 oczywiście, tak? To najpewniej była też FIFA 0. No, aktualizacja składów, tak? I to w tyle. sumie tyle. No. I tam trochę grafika lekko podrasowana i No. jakieś tam pseudo rzeczy, że będziecie się czuć, jakbyście oglądali prawdziwy mecz albo coś. Będziecie mogli ukryć przeciwnika i w ogóle genialna jest piłka nożna, naprawdę genialna. Jebnąć mu z baśki, tak wspominając stare mistrzostwa. Tak. To były najlepsze mistrzostwa świata. Zidane, pamiętam to. Obierałem sobie. Nie, obierałem Boże. grzech. Rozłupywałem sobie. Nie bolało cię? Pachami, tak. Kciukiem. A, między żebrami. Dobra, nieważne. No, dobra, obierałem na orzech. No tak. I co się stało? Był słoneczny dzień. Roku pańskiego 2004. Miał lekki wiatr. Latem. No. Ja Damn. tak. Tamtego dnia pamiętam, jak Biedronka usiadła na moim kolanie. No i w każdym razie spojrzałem tak od niechcenia na tą nudną piłkę nożną i patrzę, a tam knockout. To mi się spodobało. Dobra, był teraz ten akcent kabaretowy, więc przejdźmy dalej, zanim się tu popłaczę ze śmiechu. No to nie skończymy na kabarecie, bo tu w sumie jest Battlefield 4, ale już o tym Dobra, jeszcze. powiedzieliśmy. To No tak. Ubisoft, proszę siebie i proszę Ubisoft. was. Far Cry 4. O tym też w sumie później można. Tak, dokładnie. Ubisoft zaprezentował nam tutaj pierwsze 2 minuty rozgrywki z Far Cry'em, tak naprawdę tylko wstępik, gdzie poznajemy głównego przeciwnika w grze. Który nazywa się. Ach, nie mam pojęcia, jak się on nazywa. Który nazywa się. Nazywa się. Pagan. Pagan. Pagan, tak. Oryginalnie. Pagan. A nasz bohater się będzie nazywał, proszę ciebie, AJ Gail. AJ, no co kurwa ma źle, najpierw Jason, a teraz AJ Gale, no super. Nie wiem, po Dobra. prostu. No. Super przeciwników mają zawsze dobrych, nie? Tych głównych złych, ale tych głównych bohaterów to oni chyba robić nie potrafią. Zresztą też ten bohater na tym trailerze, on tak, raczej no, na tym mini gameplayu on stał i patrzał. On tam wszystkich zabija, autobus płonie, on stoi i się uśmiecha. Ale o tym za chwilkę. Just Dance, czyli super gra o tańczeniu, trailer Division, aha, trailer A, to Division? mało. Tak, oni tutaj prezentowali też Aha, ten no tak. Division. Ja nawet nie wiem, co tutaj Trailer, później pisałem, gameplay. Żałosne jakieś Division, kogo to obchodzi Potem w sumie. był gameplay z Unity, Assassin's Creed, ale o tym To później. za chwilę. Shape Up, robienie pompek. To ta gra? Tak, O mój tak. Boże. Wyobraźcie sobie nasze miny, kiedy patrzyliśmy na ten stream na Twitchu i ten człowiek się odpychał od ziemi, robił pompki, to miała być gra.
Wiecie, ja myślałem, że naprawdę na tym E3 zobaczę coś ciekawego. Ja Tak, straciłem w ja sumie 3-4 dni na to, żeby oglądać te pieprzone konferencje. I nie oglądałem wtedy wrestlingu, nie oglądałem żadnego Breaking Bada, którego już mam zamiar oglądać od 3 miesięcy. I patrzę, tutaj są pompki. No i kurwa, co się dzieje, nie? Tu wiesz, abym wolał obierać te orzechy, Pod pachami. Oh, fuck. No dobra. moje pachy są super silne. Potem mieliśmy Valiant Hearts The Great War. A w sumie, To było z tym szczerze pieskiem, mówiąc, takie tak. coś, że ten pies szedzi, tam była wojna i... Rysunkowa pierwsza wojna światowa. To Jeżeli może mam być być spoko. szczery, Tylko, że no... zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Czy tutaj ludzie to poczytają. Mishor to polubi. Mishor to na pewno będzie lubił. Tak, Mikołaj na pewno to pokocha. I z jego tatą to przejdzie na kanale jego, Mishora. Dobra, nieważne. Po prostu Valiant Hearts, The Great War. W sumie, no to w sumie tyle. W każdym razie mamy po prostu pierwszą wojnę światową z Tak. pieskiem i to tyle. Wszystko rysunkowo. Potem mieliśmy Rainbow Six Siege, o O którym w sumie właśnie. też za chwilę, ale tutaj no Pięknie. fajne, fajne, naprawdę fajne. Fajnie. Taki trochę Payday, ale z innej Tak, strony. mnie się to kojarzy ze SWAT-em. W sumie brakuje mi takiej gry. Znaczy, ja wiem, jak to będzie wyglądało w multiplayerze, ale wiadomo, Wiesz co, mi fajnie brakuje będzie sobie takiej gry jak strzelać. powiedzmy Call of Duty 4, gdzie tam miałeś, nie wiem, może 10 broni, Tak. miałeś 3 czy 4 killstreaki i to było To wszystko było proste. tak, było dobrze wykonane. Właśnie, To a co. teraz masz same takie gówna, nie? Tak. Ja, jeżeli chodzi o FPS-y, chcę wrócić znowu do II wojny światowej. Naprawdę tęsknię za II wojną światową, tęsknię za plażami Normandii, za Omahą, za tymi wszystkimi akcjami, gdzie skakaliśmy z spadochronów podczas grania w Medal of Honor. Japończycy pewnie tęsknią za Hiroshimą. O Boże, te suchary. Czytałem na niewiarygodne WPPR, że Polska miała być drugą Hiroshimą, ale to To czemu tyle, nie że jest? nie W wiem. sumie jest, tylko że my tutaj mamy Tuska, nie? I tych Nie ma innych. tutaj radiacji. Radiacja się spotęgowała na wiejskiej w Warszawie. No dobra, to Dobra, w sumie przechodzimy do tyle. Sony. Sony, Magika 2. Chyba tutaj to było. Jak ci się podoba trailer Magiki 2? W Bardzo sumie śmieszny. żartobliwy. Tego się spodziewałem po Magice. Czy ja pamiętam, że kiedyś śledziłem żywo Magikę, ale jak ją kupiłem, to w sumie jakoś tak. Ne. Przeszedłem ten dodatek z Lovecraftem i to w sumie na tym Czyli się no nie. mieliśmy przejść w wakacje, ale wtedy w wakacje Przejdziemy. byłem chory. Tak, Potem no, w przez całe 2 miesiące. wakacje bolała mi ręka straszliwie i nie mogłem w ogóle nią ruszać, więc no, był Tak, problem, był nie problem. mogliśmy. W każdym razie Magika. No pewne zaskoczenie w sumie, nie? Ale Tego w się spodziewałem. sumie Sony dało najwięcej zaskoczeń. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o konferencję, to najbardziej mi się podobała konferencja Sony, pomimo początkowych problemów z gównem. No na początku było gówno. Nudnym gównem. Jak Ubisoft zaczął mocno i skończył tak w sumie, no Siege'em, ale wcześniej były to No, takie gówna, nie? Typu ale. robienie Tak. pompek i w ogóle. To Sony zaczęło słabo, ale skończyło mocarnie. Dokładnie. Wydaje mi się, że to lepiej wyszło. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Magikę 2. Pokazano tylko trailer, żadnego gameplayu, ale nie spodziewajcie się rewolucji. Tak, no to będzie to samo, tyle że no z dwójką za tytułem. Destiny, czyli next genowe piękno, cudo. Nie żaden multiplayer czy coś, tylko po prostu Ja do gra. tej pory nie jestem pewien, co to w ogóle Destiny jest. To jest Call of Duty w kosmosie, może jakieś Halo, Czyli no 20 lat WoW. temu to by zrobiło naprawdę wielkie wrażenie, ale teraz to po prostu wygląda chujowo. Ludzie się nad tym hypują, Venzo się nad tym hypuje. Serio? Tak, on chce, bo tam jest taki tryb w koopie, gdzie są misje rozgrywane i on chce tam tu przechodzić na najtrudniejszym poziomie, najlepiej jak się da. To jest A może z Venzo. moskitem? No chyba, nie wiem, ktoś tam był z nim. Znaczy, to nie był Moskit, wiadomo, bo to jednak by się skończyło tragicznie. Ale Venzowi się podoba ta gra. Znaczy, gdybym miał PlayStation 4, to najprawdopodobniej zainteresowałbym się tą grą, jeżeli chodzi o multiplayer, gdybym miał ludzi do grania w tę grę, skoro tam jest co-op. A tak to szczerze mówiąc, to jak wam mówię, no to jest po prostu jakieś Halo,
wymieszane z koopem, jakimś dziwnym, z misjami, z jakąś kampanią. W sumie tyle. Kosmos, tak. No, gówno. Next genowy, super. Ja to skwituję tak, po prostu. Pff, kupa. The Order 1886. Ciekawy to, gameplay. Ja ci powiem, no to było wielkie zaskoczenie, bo ja byłem w świecie przekonany, że to Gwiezdne Wojny są. No, w sumie. To ogółem. Bo może najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest. Strzelanie do potworów. Tak, z trzeciej chyba osoby, nie? Tak, tak. Z trzeciej osoby mają być jakieś potwory, jakieś kurde dziwne rzeczy, jakieś moce, jakieś zaawansowane technologicznie dziwne bronie i to wszystko utrzymane w takiej wiktoriańskiej stylistyce. Jak dla mnie to jest taki Van Helsing trochę. Tak mi się to skojarzyło. Jest mrocznie, są potwory. No i to w sumie tyle. Więcej nie zaprezentowali, po prostu strzelanie. Jeżeli chodzi o trailer, który tutaj został pokazany na konferencji, to widzieliśmy tak naprawdę tylko spotkanie z potworem, który ścigał głównego bohatera. To tyle. Co możemy o tym powiedzieć? No nic nie możemy, no bo... Musimy czekać na tak, dalszy. Czy gameplay był gdzieś tam dalej na E3, ale to tam podczas tych kolejnych dni, bo to był ten konferencję, to ogółem jest dzień zero, był jeszcze dzień pierwszy, drugi, trzeci, gdzie tam to zostało rozwijane, czyli były te gameplaye z tych gier i tak dalej. Ogółem rzecz biorąc, no Order 1886, spoglądam na to tak kątem oka. Może być spoko. Może być okej, po prostu. A może to też być wielka klapa. Tak, w każdym razie... Możecie jakoś tak się mniej więcej tym zainteresować, jeżeli lubicie takie bardziej mroczne klimaty oraz strzelanie trzecioosobowe. Potem mieliśmy DLC do Infamousa, w sumie Who Cares, Little Big Planet 3, które się w ogóle nie różni od dwójki, ja w ogóle nie wiem po co. Mogli poczekać. To nie są Simsy, oni chyba chcą z tego zrobić, nie wiem, no nie znaczy, Simsy, wiadomo. Jeżeli nie. mam być szczery, no to ten Little Big Planet to jest... Jakaś taka marka tego Sony, nie? To jest taka ich maskotka, jak na przykład Sonic, czy tak, cholera, tak. Mario. I oni muszą mieć te szmacianki gdzieś tam, prawda, na tych konsolach zrobione, ale... Ja jestem ciekaw, kto to kupi po prostu. Znaczy, to ma swoich sympatyków, tam są tworzone te poziomy, prawdopodobnie Uber Huxor się zainteresuje, z uraczy paroma świetnymi gameplayami z Alexem. I no. paroma innymi. No i to w sumie tyle. To jest Little Big Planet 2, tylko z cyferką 3, z innymi mapami i tak dalej. Jeżeli lubicie to, to proszę bardzo. Na E3 się to pojawiło. Potem mieliśmy wielkie zaskoczenie, o którym też w sumie za chwilę, czyli Bloodborne. Project Beast. Gra targów jak dla mnie. Coś świetnego. I chyba jedziemy dalej, nie? Bo to wiadomo, podtrzymajmy trochę ten hype do drugiej części tego Dokładnie. Pięknego programu. W sumie to... ja jestem ciekaw, ile to będzie trwało, nie? Bo ja już coś czuję, że my gadamy z godzinę co najmniej. Z godzinę, no. O cholera. Masakra. Far Cry 4 gameplay, albo Far Cry za chwilę. Dead Island. Dead Island 2. Tak. Według mnie, może nie zaskoczenie targów, takie wielkie zaskoczenie, bo nie. raczej ten Bloodborne, ale... Ożywiło nas. Zdecydowanie. Fajny trailer, tylko że już widać, w jakim kierunku idą twórcy. Tak. Ogółem rzecz biorąc, marka Dead Island, z tego co pamiętam, nie powołujcie się na moje słowa, została wykupiona przez jakieś zewnętrzne podmioty, chyba Deep Silver będzie to teraz Deep robić. Deep Silver, tak. Techland. Znaczy w ogóle my zaraz o tym porozmawiamy, o tym Dead Island, bo jeszcze tak, mam Dying Light. Tak, Dying Light'cie przy hejta. Okazji. Hejtu na to. Dead Island 2 nas zaskoczyła, w sumie do końca nie wiedzieliśmy, co to za gra, jeżeli chodzi o trailer. Widzieliśmy, że są zombie, myśleliśmy, że to jakaś nowa marka w sumie, a ja nawet wysunąłem tezę, że to będzie Stabs the Zombie 2. Tak, tak, no. A ja tak w sumie mówiłem, by się, nie, tylko nie to. W sumie by się pasowało do to tego było trailera. Dobrze, no to ja bym wolał Stabs the Zombie. Stabs the Zombie był super. No ale nieważne, w każdym razie Dead Island 2 idzie bardziej humorystyczne sfery. Potem mieliśmy Let It Die, action RPG ekskluzywne na PS4, ale wyglądało jak gówno moim skromnym zdaniem. Nie mam tutaj nic do dodania. Raczej trailer był spoko, nie? Bo tam, że się biją i w ogóle i maczety i wszystko i krew, ale pokazali scenki z gier i to wyglądało żałośnie. Super, świetnie. No Man's Sky, czyli te latanie po planetach.
Ja ci powiem, że to może być ciekawe. To może być ciekawe, tylko że to wygląda jak kupa. Znaczy, wydaje mi się, że to są problemy silnika. Jeżeli to jest takie, jakie oni zapowiadają, czyli tam są, wiadomo, nieskończone możliwości planety gdzieś tam wszędzie, no to nie może wyglądać jak next gen, bo inaczej będzie nam ścinać w chuj. No, no. Ale jeżeli formuła tej gry będzie dobra, to... Ale to oczywiście dalej PlayStation 4, tak jak mówiłem wcześniej, no. Koncert nowych konsol i tak, ekskluzji. Tak. Mortal Kombat X, o którym też w sumie za chwilę. Tak, mnie się strasznie was podoba. Trochę. No, znaczy... Mnie się strasznie podoba nowy Mortal Kombat zapowiedziany. Ja to widzę tak, Mortal jest spoko, przejdziecie kampanię, pogracie tam na online z kumplami czy z kimś, jest fajnie, ale potem to odstawiacie na półkę. A czy tak nie jest z każdą grą w sumie ostatnio? No, ale wiesz, na przykład... Porównując Mortal Kombat do wrestlingu, nie? Mojego, no to... A no to wiadomo, wiesz. Nie? Ja tam żadnego wrestlingu nie mam, więc nie mam... Co tam... Nie. Mortala też nie masz. Bum, bum. A, zniszczyłeś mnie w tym momencie. No ale nieważne, Mortal Kombat to może być super, 10. No. To może być dobre. Może nie kupię, ale na pewno... Znaczy ja w ogóle jestem ciekaw, jakie będą postacie, bo póki co pokazali parę nowych. Parę nowych, które niespecjalnie... No w sumie jest nie Scorpion, zachwycają. Jest Sub-Zero i... Są, jest, chwila, tam jest jakiś Aztek, jest jakiś duży koleś z małym kolesiem na głowie. To jest jakaś kobita, która... Tak, robak, kobieta robak, nie pamiętam. Jest też kobita, która jest córką... Johnnego Cage'a, i tej Cassidy super... Cage, ona się nazywa, to ją zapamiętałem. Ta chyba pani robak się nazywa Divora, czy jakoś no, tak, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o zaprezentowane nowe postacie. Ogółem rzecz biorąc wygląda to dokładnie tak jak poprzednia część, ale ulepszona, ale to sobie pogadamy później. Tak, tak. To jest jedno z ciekawszych. Ogłoszenie dla wielu normalnie super mega imba, GTA 5 jesienią pojawi się na PC, tak. PlayStation 4 i Xboxie jedynce, więc oczywiście fajnie. Nikt się nie spodziewał. A dla wszystkich tych, którzy nie mają PS3, to wiedzcie, że GTA jest super i na końcu ktoś umiera. A, dobra. No i tyle spoilerów. Batman Arkham Knight. Knight, tak. Knight. O, pamiętam, dostałem prawie kapę na lekcjach mojego kochanego pana pseudonim P. Mściciel. Szybkość. Krwawy łowca. Tak powiedzmy. W każdym razie Batman, w sumie Batman, tak. Kolejna część z Batmanem będzie Batmobile. To w sumie tyle, co pamiętam. Ciekawe, czy będzie tak samo spieprzona jak ta poprzednia. Słyszałem, że ta poprzednia część była głównym totalnym. Ja tam nie wiem, w sumie wyjebane mam na to. Znaczy chcę sobie pograć te poprzednie części, ale no, w sumie mało mnie obchodzi ten Arkham Knight. Ma być jakaś nowa postać, która podobno została stworzona przez kolesi ze studia, ze współpracą z tymi ludźmi, którzy rysują komiksy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i na koniec Uncharted 4 Thief's End. Tak. Mam playa od dłuższego czasu, chyba nie wiem, z 5 lat czy więcej. Mhm. Nigdy nie kupiłem żadnego Uncharted, nigdy nie przeszedłem żadnego Uncharted. W sumie, czy żałuję, raczej nie. A ten trailer, no wiecie, jak to trailer nie powiedział nam zupełnie nic. Tylko tak. Wiemy, że to wyjdzie w 2015 roku, więc nie wiem, czy jest sens mówić o każda Uncharted, bo ani ja, ani ty w to nie graliśmy. Nie, to jest po prostu Uncharted, tak. Jeżeli nie oglądaliście 3 i wolicie spędzić 1 godzinę z nami zamiast 7 godzin... na oglądaniu całej, można powiedzieć, gali, to tak wychodzi Uncharted 4, cieszcie się. Dobra, tak na koniec jeszcze tej pierwszej części, klasyfikacja może. Wiesz, numer 1, 2, 3, 4. Od czwórki jedziemy. Microsoft. Nintendo. O Jezus, to od piątki byśmy musieli zacząć. No to dobra, to Nintendo, o którym nie powiedzieliśmy zupełnie nic, ale było. Absolutnie nie obchodzi. Numer 5 to Nintendo. Numer 4 Microsoft według mnie. No w sumie mało mnie też obchodził Microsoft. Numer mało 3 EA. Aha. Numer 2 Ubisoft. I numer 1 Sony. No. Taka szybka klasyfikacja, lubię takie rzeczy robić, bo wiadomo, ja tam dużo wrestling, tak? Tak, tak. Lubić wrestling. Dobra, druga część programu. Nie wiem, robimy teraz... Chociaż nie, no to pójdźmy po prostu, to będą 2 godziny albo 15 godzin. Nikt tego i tak nie obejrzy, ale przynajmniej to zrobimy. Mi się pewnie komputer 20 razy wyłączy i chuj. Wiedźmin 3. Świetny gameplay ze sobą. Geralt może skakać, może pływać, może nurkować, może rozczłonkowywać ciała. Super. Geniusz.
Genialna gra, ludzie. Ach, i ta Piękne. cerakcja na włosach. Po prostu coś doskonałego. Nie będzie ekranów ładowania w grze. Tak, jak wszystko wejdziecie do otwarcie. Budynku, to się nic nie będzie działo. Po prostu wchodzicie i wychodzicie. Tak, pamiętacie, jak mówiłem, że otwarty świat w Inkwizycji wygląda jak gówno? To w Wiedźminie wygląda zajebiście. No, w ogóle ta grafika jest przepiękna, nie? Tak, to wygląda jak ulepszona dwójka, ale dwójka wyglądała po prostu świetnie, fenomenalnie. Oczywiście ja nie grałem na wysokich, ale ja też nie. Gdybym zagrał, to by mi pewnie rozkurwiło mózg, ale wolałbym tego nie robić, bo mój mózg bardzo lubię, chociaż czasami obieram. Ogólnie jest pełny, otwarty świat, moi drodzy. Znaczy, no, według mnie dalej najlepszą rzeczą jest to, że on może skakać, nie? To ja cały czas się trzymam. Jeszcze koń będzie, można będzie jeździć na koniu. Tak, Nowigrad pokazali. Ogromne miasto, ja się boję tego miasta, bo tam będzie podobno masa misji. Ja sobie przypominam Wiedźmę, czy Wiedźmę. Wiedźma, no. Wiedźma. Jezus, ale czujesz, mnie zawsze taka gdzieś nerwia w tych dużych miastach, że jak muszę znaleźć sklep, to ja chodzę tam i znajduję, nie wiem, tam tak, jakieś a potem dziwki, jest bramą. Idziesz, nie wiem, myjnię samochodową, nawet w Wiedźminie, cokolwiek, nie? I dopiero gdzieś tam, fuj, daleko jest jakiś sklep i potem tam wchodzę, się okazuje, tak, że nic nie mogę kupić. Tego... Popierdalasz potem wszystkim. No ale wiadomo, to jest Nowigrad, nie? To największe miasto i w ogóle. W każdym razie, kurde, Wiedźmin w świecie otwartym. Ile tam jest rzeczy do obejrzenia z sagi? Cholera, jeszcze raz, żeby sobie tam pozwiedzać, nie? No. Ciekawe, co oni tam w sumie dadzą. Spotkać tych Wiedźminów z jedynki pozostałych. Może tak, gdzieś tak. Tam na szlaku, nie? Gdzieś coś wybuchu. Szedł, kurde, dróżką, jeb, poznasz Lamberta czy kogoś. No, to było super. Stoi, kurde, na to czekam. Nowe postacie na trailerach zobaczyliśmy. Dijkstra będzie, tak by the way. Raczej no, z tych postaci będzie Ciri, będzie Yennefer, będzie Triss. Tak. Ach. I parę innych, będzie oczywiście cesarz Nilfgaardu, który wygląda jak Cvel, ale... Wygląda jak Cvel, ale w angielskiej wersji językowej, która jest gównem, głos podkłada ten gościu z Gry o Tron, który grał Tywina Lannistera, więc... Dla mnie to i tak dalej lepiej brzmi po polsku. Tak, zdecydowanie. Po angielsku to brzmiało gównianie. Wiem, tak sztucznie, nie? Ale to widać, że jak gry są robione tutaj w Polsce i oni robią ten dubbing tutaj na miejscu w Polsce, to mają czas na... synchronizację z tymi postaciami, zobaczyć, o co chodzi. Poza tym też mieliśmy książki, no to mogli się z nich dowiedzieć w sumie, jaką postać będą odgrywać. I potem jak ta gra idzie tam za granicę, to wtedy oni stoją w sytuacji, w jakiej zwykle są dubbingowcy w Polsce. Nasi, no. Gdzie oni tam w sumie nie widzą tej postaci nigdy na oczy, mają tylko tekst i mają nagrać. Tak, tak. I oni, ja widziałem te niektóre sesje tych dubbingów i to oni to po prostu nawet nie widzą, jak wygląda ich postać. Nagra im dubbing, nie? A tutaj wszystko wygląda świetnie. I ja liczę na grę roku. Wiedźmin 3. Zdecydowanie. To można kupować w ciemno po prostu. Tak, zdecydowanie. Zważywszy na to, że twórcy nigdy nie chcieli nas wyruchać, jeżeli chodzi o pieniężną sferę. Tak, tak. Kiedy była jedynka, no to kosztowało w miarę rozsądnie. Kiedy wyszła dwójka, to mieliśmy tę grę mniejszą. I ona odpowiednio mniej kosztowała. 80 zł czy 90 zł? 80, tak, tak. Jeszcze tam były bonusy w stylu łańcuszek. No. Edycja kolekcjonerska była za 100 chyba. No to stary. To jest niemożliwe, nie? I teraz mamy Wiedźmina 3 za 120 zł, czyli normalna cena. Wchodzicie sobie do media i widzicie te gry spółki AAA, no to tym razem Wiedźmin tam zawita. I ja wierzę, że za te 120 zł dostanę grę roku po prostu. Tak, zdecydowanie. Ja wierzę. Włosy będą podskakiwać Geraltowi, więc to... O ile mi to pójdzie w ogóle, ale ja to czy kupię no, tak czy inaczej. Ja to widzę tak, jak ja sobie kupię kompa nowego, nie, i to mi pójdzie, to wtedy moim jedynym przyjacielem przez całą grę będzie tylko Geralt. No i może tam kto inny, nie wiem, Jaskier czy ktoś, ale ja totalnie będę poza światem realnym, nie. Ja siedział i grał. Też. Bo to jest super, no. No. Ja będę musiał chyba odpakować sobie Wiedźminka 1 i 2, żeby sobie zapisy zrobić. No, w sumie też tak myślałem, żeby tą jedynkę właśnie jeszcze raz przejść. Chociaż jedynka to jest wkurzające. Znaczy, ja na przykład ostatnio oglądałem streama, nie? Od amerykańskiego tam super mega znanego, nie wiem, czyli nie wiem, to był jakiś random i grał w Wiedźmina jedynkę. Stary, on grał w tego Wiedźmina przez 20 minut i wyszedł mówiąc, że sterowanie jest spieprzone. Że walka jest spieprzona. I nie wiem, stary, jak ja w to grałem, to może trochę czasu mi zajęło to, nie? Może się wkurzałem na tam duchy, które odskakiwały, ale według mnie ta walka była spoko. Była okej, okay, ona... Mieliśmy trzy style walki, było to logiczne, było to fajne. Tak.
Model rozgrywki został oczywiście naturalnie polepszony w dwójce, potem na pewno w trójce też, ale model w jedynce był ok. Nie wiem, to jakiś gruby Amerykaniec, który najchętniej by pewnie napierdalał skałacha, ale no cóż, no nie wszystkim się dogodzi. Kurde, ale Wiedźmin 3 to jest. No i ogólnie też będzie coś takiego, że te nasze decyzje, wiadomo, oczywiście, że będą Wiadomo. miały wpływ na ten Tak, cały tak, otwarty tak. świat. I też może być coś takiego, że jeżeli wykonamy jedną misję, to inna misja nam zniknie. To jest fajny motyw. I zobaczymy. No, jestem ciekaw, ile będzie zakończeń. Na pewno mniej niż w poprzednich częściach, tak mi się wydaje. Ale jednak teraz z tym otwartym światem, z łodziami, ze wszystkim, z koniami jest. W ogóle ta jazda na koni była też całkiem ładna. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo jak wiadomo, konie niestety mają przykry uraz do Konie w bielkoputrowych. Skyrimie. 90 stopni ściana, a on brnie do przodu. Genialne te konie są. No zobaczymy, ale na pewno to będzie po prostu genialna gra i Tak, jestem zdecydowanie. nahypowany tak mocno, że... Tak, to są nasze wrażenia ze 3, jeżeli chodzi o Wiedźmina. 3. 3. E3 i 3 to Wiedźmin liczba 3. boska, więc mam nadzieję, że ta gra tak samo Ej, będzie. ale patrz, to było E3 i tam był Wiedźmin 3, a więc Half-Life 3. Half-Life 3. Tak, dokładnie. Zapowiedziane na E3, proszę państwa. My to Potwierdzona info. odkryliśmy. My to odkryliśmy. Dobra, no to Wszystko jedziemy jest. dalej. Koniec tego hypu takiego prawdziwego. Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed. Francja, rewolucja, Francuz. Franciszka. Tak. Będzie można wchodzić do budynków, co wcześniej nie było W sumie możliwe. ładnie to wyglądało na tym z gameplayu, można powiedzieć. Dużo ludzi, w tym swój dużo ludzi to tak naprawdę. Tak, tak. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, rewolucja francuska, to mam nadzieję, że wy wiecie, o co chodzi. Masy i dom na szlachtę i w ogóle rzeź jest, tak? Mam Rzeź. nadzieję, że oni dobrze tę rzeź odwzorują. Bo jeżeli ja tam zobaczę, że biedni, ucieśnieni zdobyli władzę i oni teraz sprawują bezkrwawe rządy, to ja tę grę wyłączę, usunę ją i spalę płytę. Tak nie było. Mam nadzieję, że odwzorują historycznie dobrze, że będę widział mordy, pierwsze ludobójstwo gdzieś tam na jakiejś wsi, pamiętam, było podczas rewolucji francuskiej, oczywiście przez lewicowców. Dobra, nieważne. Lewactwo. Lecimy dalej. Największa rzecz, którą dodano do tej gry, to nic innego jak pewien koop. Koop czteroosobowy? Tak, czteroosobowy koop. Jak to będzie działać? No Nie ja w mam. sumie jestem sceptycznie do tego nastawiony, bo ja rozumiem koop w Dead Island, koop w Dying Light, koop w Far Cryu. O, kurwa. Spokojnie, czyli cicho. Jeszcze ci. Dlaczego ja to powiedziałem? Koop, nie wiem, w tam. No bo koop w czymkolwiek. Far Cryu, no bo w Far Cryu 3 były misje, gdzie był koop na 4 osoby. Tak dokładnie. Dobra, lecimy dalej. A kurde. To jest jednak gra, gdzie mamy singlową cichym kampanię. Zabójcą. Tak. I dostajemy. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Dostajemy asasynów, którzy teraz wyglądają jak Jak zabójcy. asasyni. No. Tak. Którzy wyglądają jak zabójcy, którzy kryją się w tłumie. Nie mają takiego oczojebnego stroju, tylko mają szary strój, czy tam czarny, brązowy i idą. Tak, Spokojnie. Tak. Idą. Jest ich czterech, nie ma żadnej kobiety, więc jest poprawnie politycznie. Kobiet wtedy nie było na świecie, sprawdzone info. Dobra. W ogóle gościu się będzie nazywał, żebym nie zapomniał, żebym nie stracił tego ze wzroku, Arno Dorian. Genialne imię. Mogli go nazwać Placu Chniemyty. To co powiedziałeś, nie ma najmniejszego sensu. A jak ci pozostali się nazywają? Joseph. No nie, no na przykład Edward Victor Kenway. Lambla. Edward Kenway był super. Ezio Auditore da Firenze. Jak się ten z jedynki Altair. Nazywa? Altair. I ten. No. Hambuns Culacle. Był jakoś jeszcze Connor. Tak. O, no, jakoś inaczej się nazywał. A czy no, on się nazywał... Hambuncun coś też. Hamburger z frytkami. W sumie głodny jestem, by the way. To też bym zjadł. Dobra, nieważne. Większym też featurem jest to... Featurem. Został poprawiony, ulepszony system poruszania się. I teraz
Asasyn będzie zwinnie zeskakiwał z budynku. Nie to, co w tych poprzednich częściach, że on bieg, Rozumiem. bieg, bieg i zeskoczył, chociaż tam było Tak, że on 10 się jeszcze metrów i on się może zabijał, nie? łapać czy coś, nie wiem, kurwa. Więc to wygląda naprawdę fajnie, to mi się podoba. No i walka ma podobno być trudniejsza, ale to będzie wyglądało pewnie dokładnie tak samo. Czyli Dokładnie trzymacie tak jeden samo. guzik i klikacie w odpowiednim momencie. Znaczy to nie jest złe, bo. Fajnie te finishery wyglądają. Wiesz co, ja wolę coś takiego niż na przykład w Dark Soulsie, nie? Że tam walczysz, walczysz, walczysz przez Tak, 20 minut. Tutaj po tak. prostu Tych stajesz i przeciwników walczysz jak jest tam zabójca prawdziwy, nie? dużo. Kurde, tam jest ich po prostu dużo, tych przeciwników. Poza tym fajnie zobaczyć, jak ten nasz główny bohater się jakoś odwija i robi jakiś piruet i nie wiem, maluje paznokcie wrokom czy coś. Kurde, to Assassin's Creed, tak. Największa nowość to co-op, Tak. że nie wiadomo, jak on wyjdzie. A jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to są już takie bardziej kosmetyczne zmiany. A jeszcze dostaniemy broń palną, taką ulepszoną broń palną. No bo to Super. wiadomo, to jest czasy jakieś, nie? No wiadomo, rewolucja francuska. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o Asasyna. W sumie, Asasyna. co tutaj można dodać? No nic, No nic, przejdźmy fajna dalej. gra. No, a właśnie, ogólnie no widać, nie, że. Znaczy, ja żałuję najbardziej tego, że oni już odeszli od koncepcji Karaibów, bo mi się czwarta część zajebiście podobała. I A, według nie grałem. mnie to jest najfajniejsza część Asasyna, w jaką grałem. No, on będę musiał nadgonić. Lubię Edwarda Cullena, według mnie to jest najlepszy bohater. Znaczy, no wiesz, bo to ogólnie też był cały otwarty świat, mogłeś pływać, byłeś po prostu pieprzonym piratem, tak? I nie byłeś taką ciotą jak Connor, tudzież jak w drugiej części Ezio. No, na początku był niezłym celem. Chociaż jeszcze muszę zagrać w Brother, muszę przejść Brotherhooda i kupić Revelations, więc podobno w Jutro. Revelations on się zmieni. Tak, jutro, jutro. No, Ach, ale naprawdę, no już odeszli od tego, ale dla rewolucji francuskiej, więc też w sumie, no nie będzie źle. No, po może Paryżu być będziemy mogli dobrze. biegać. Nigdy nie byłem w Paryżu, więc chętnie to kupię i przejdę. Tak. Ja czekam na Asasyna w Polsce. Ja Edycja. i na metro w Afera warszawskim taśmowa. metrze. Afera zabójców. Ej, to Afera może asasyn krypy. zabił tego lepera. Może. Ty, to by było nawet logiczne. No prawdopodobnie. Ktoś się wspiął Jak po gdybyś, budynku, wszedł tam i gdybyś żył w powiesił. innym wszechświecie, to najprawdopodobniej byłoby logiczne. Dobra, Dobra, Dying idźmy Light, proszę ja ciebie. Dying dalej. Light. Dying Light, tak, to Dying Light i w sumie Dead Island, tak. Hack do wspinaczki, czyli jestem Spider-Manem. Albo Batmanem, kto co Albo woli. Batmanem. Cholera jasna. Zombie na pieprzonych budynkach, na dachach. No dobra, zobaczmy. No, dobra. Załóżmy, że te zombie się wywlekły z okien, tak. No. Kurwa, ale co one tam robią przez cały dzień? Teraz stoją, nie? Dawaj. Opalają Czy się, ten no. hack był i tak najgorszy? W Tak. każdym bądź układzie fajną koncepcją jest to połączenie Mirror's Edge'a z Dead Island w sumie. Tak, było parę fajnych momentów, gdzie ta walka wyglądała całkiem soczyście. Tylko, że wiesz co, ja się boję czegoś Ścianę. takiego, że tutaj będzie po prostu za dużo biegania po budynkach, za dużo takiego, wiesz, spieprzania No, no, parkurowskiego. Nie no. wiem, czy w ogóle jest takie słowo, a za mało tej walki. Tak, I to w może ogóle nie podoba być. mi się straszliwie te skakanie po zombie, że możesz Tak. wyskoczyć na zombie. What the fuck w ogóle? Ogółem rzecz biorąc, ma być to tak zaprojektowane, że masz jakby dwa drzewka rozwoju, zręczność i siła, i one dają ci różne bonusy, czyli możesz na przykład skakać po ich głowach, albo jakieś dropkiki robić, czy takie rzeczy. No. A jak jesteś w tej sile, to możesz na przykład ich staranować, czy Tam takie ma być rzeczy. ogólnie 15 różnych umiejętności, więc. Mam, znaczy to jest fajny news, bo ja w sumie wolałbym, gdyby było więcej tych umiejętności w Dead Island pierwszym, a nie tylko ta aktywowana, gdzie tam tylko w sumie chodzę i tnę. No. W sumie to samo wolałbym też w Borderze, gdyby tam, wiesz, więcej tych umiejętności dali aktywnych, nie? No. Ale nieważne. Dying Light jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię walki, daje mniej więcej coś takiego, jak było w Mortal Kombat Tak, 9. właśnie te pokazywane Tak, złamania, nie? tak, tak. Tylko, że wiesz co, powiem ci, to wyglądało tak biednie. Wyglądało biednie, tam w sumie widzieliśmy tylko głowę, że tam jest jakaś biała głowa i że uderzyliśmy tą głowę i Tak, tą i w sumie nic czaszkę więcej, nie? i to tyle. W sumie wolałbym, że ta czaszka się rozprysła na wszystkie strony czy coś, bo jak gram w grę, to chcę krew i to, czego nie mogę dostać tu, na miejscu, chociaż kiedyś prawdopodobnie dostanę. I wtedy nie wolelibyście nie być w moim najbliższym otoczeniu. Ale Jesus. No fuck. nieważne. Kurde. Poza tym ten Dying Light też mi się wydaje takim grą, bo nie mamy już Dead Island. No, bo Techland robi Dying Light.
które mogłem testować, ale nie mogłem jechać i trochę żałuję. No, tak, dokładnie. No, Mi się też ale tak. podoba to, że jest ta dzień i noc, że w dzień jest fajnie, jest spoko, a w nocy jest. Tak, Te tego mi zombie są też w ogóle brakowało. silniejsze i są jakieś super mega zombie, nie? Więc Czy to to jest jest bardziej spoko. niebezpieczne i w ogóle, ale tego mi też właśnie brakowało w pierwszej części Dead Island, że tam mieliśmy, w pierwszej części Dead Island mieliśmy tą wyspę. Fajnie by było, gdyby, Genialna nie wiem, wyspa. jakiś huragan przyszedł, czy on tam potem przychodził, jak oczywiście uciekaliśmy z tej wyspy, ale nieważne. Jeżeli chodzi o Dying Light, to mam nadzieję, że będzie więcej takich atmosferycznych rzeczy, że na przykład jak będzie deszcz, to będzie bardziej ślisko na tych dachach czy coś. I będzie można, nie wiem, wyjebać się na ryj albo na te Z zombie. dachu, nie? Tak biegniesz, o kurwa, jeb, To byłoby zlatujesz. spoko strasznie. No, użyjesz haka i się ten podepniesz. Koop też pewnie gdzieś tam będzie A i w ogóle zaimplementowany. fabuła. To jest chyba rzecz najważniejsza. Wiem, jaka była fabuła w jedynce, tak, cała fiuta. I to Przynieś mocarnie, jak Sasha soczek, Grey. proszę. Soczek przynieś, bo my umrzemy tu z pragnienia. Co z Dlatego tego, że... tu jest taki problem, bo to robi Techno, no ale mam nadzieję, że tą fabułę zrobią dobrą. Jak byłem na tym, na Hellraidzie, to powiedziałem im, może nie, że fabuła ssała, ale powiedziałem, że fabuła była straszna. Więc mam nadzieję, że to Więc wzięli sobie do serca. Chociaż oni robili Hellraida, ale wiadomo. jeżeli wiecie, Hudson ma taki dar do przekonywania, że już najprawdopodobniej, nie wiem, pewnie pecze robią do Dead Island 1 w tym momencie. No bo pyta się mnie, w co grałem. No to mówię, że Dead Island, ale mówię, że fabuła była gówniana i gdybym nie grał z kimś, to bym tego nie przeszedł, nie? W studiu Techlandu i mówię takie rzeczy. Ci pizzę kupili Tak, Żydzie. pyszna była, zajebista. O Musieli cię jakoś Boże. przekupić. No. I No dali, nic. ale dali mi potem Gunslingera, więc odegrali się na mnie. Znaczy nie trzeba pieprze, kartel mi dali. Jakbym dostał Gunslingera, to ja bym podskakiwał ze szczęścia. Karl Juarez de kartel, ludzie, ja tej gry jeszcze nie odpakowałem z pudełka. W tym opakowaniu jest taki wikuś, to ja tego jeszcze nie odpakowałem. Ja w ogóle nie wiem, gdzie to jest. Jesus. Lepiej niech tam zostanie. Dobra, to Dobra. chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o Dying Light. Idziemy Duża do... porcja gameplayu była pokazana. Tak. Dead Island, proszę ja ciebie. Ach. No był ten trailer, no i tak, Deep Silver ma tą grę. Deep Silver. To był... kurwa. Idą innym trochę, w innym kierunku, tak, bo robią z tego według mnie drugi Dead Rising. Zdecydowanie to jest drugi Dead Rising. To ma być chyba konkurencja dla Dead Rising. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ktokolwiek miałby konkurować z Dead Rising. Ta gra chyba sama się zabija, ale nieważne. Cholera jasna. Miałem Tak, nadzieję akcja będzie na... się rozgrywała w Kalifornii, że jeszcze tam powiem jeszcze parę takich O, newsów. rozumiem. Lecisz. I ogólnie tutaj też, ja to sobie wydrukowałem, tam była wypowiedź takiego jednego gościa, który testował mniej więcej tą grę. Rozumiem. I było, że większość mieszkańców pozamieniała się w wygłodniałe umarłaki. Tutaj pojawia się ciekawy twist, bo charakter gry uległ pewnej modyfikacji. Dead Island 2 już nie jest grą o uciekaniu, ale o oddawaniu z nawiązką. I to jest minus według mnie. I to jest gówno, bo tak jak mówię, to jest Dead Rising, które mi się nie podoba. Tak, zdecydowanie. I ja nie chcę oddawać z nawiązką, ja chcę czuć, że to są zombie i Tak. że one są groźne, a nie, że ja mogę do niego podbić i walnąć mu młotkiem, bo ha, ha, ha. Tak. Dead Island zawsze było hack and slashem, ale w tej jedynce jednak na początku czuliśmy ten, w pierwszym akcie przynajmniej, trochę drugim, ten element zaszczucia, nie? Że No ja ci musisz powiem, w tym uciekać mieście i to tak dalej. było strasznie na początku. No, na początku był taki szok. Był ten moment zaszczucia, że kurde, tam wszędzie są zombie, co my teraz zrobimy? No i to właśnie A było fajne, teraz nie? Dead Island 2, gdzie na trailerze kradną buty zombiakowi martwemu. Raczej no powiem ci, najprawdopodobniej, jeżeli to, co myślę, się okaże prawdą i ten Dead Island będzie rzeczywiście pieprzonym klonem Dead Rising, to ja tego nie kupię. Ja zdecydowanie też nie. Bo To jest to... żałosne. Bo ja nie chcę, no. Ja chcę grę, gdzie naprawdę, tak jak mówiłeś, no czujesz się jak zaszczuty pies, nie? I boisz się zombie, walczysz z tymi zombie dzień w dzień, żeby tylko przetrwać. I brakuje mi właśnie takiej gry, nie? Bo ja bym chciał mieć takie DayZ, ale nie z Właśnie. multiplayerem. Żebym ja po prostu sam musiał w takie coś grać. Czy tam, nie wiem, w koopie, czy w koopie to by było na przykład dobre, czy tam, nie wiem, że zbierasz jakąś ekipę, czy cokolwiek, nie? Jak State of Project Decay. Zomboid.
No tylko, że to jest widok z Gówno. góry, nie? No Dlatego wiadomo. gówno. Dlatego no brakuje mi takiej gry, ale no, mi się wydaje, że po prostu Deep Silver totalnie spieprzy Dead Island i... Ja. W każdym razie, moim zdaniem, tutaj jest takie, daję wotum niezaufania i. Głosuję na nie. Trzy razy nie po prostu. Tyle. Tyle, Fuck you. dokładnie. Tylko, że wiadomo, no to był dopiero trailer, nie? Tak, uważajcie na Więc... tę grę w każdym razie. Po prostu, żebyście się nie zaskoczyli, kiedy odpalicie w napędzie, o ile wam Bo napęd jak działa. pamiętacie, haha, Hehehe. Dead Island 1 miał genialny trailer. Tak. Ludzie po prostu podniecali się, niektórzy się podniecali, niektórzy mówili, o to Polacy to takie pojeby są. A Dead Island 2 to takie, o, biegnie sobie gościu i się przemienia w zombie. Gówno, gówno, Dokładnie. gówno, gówno, gówno. Ech, Dobra, koniec. Borderlands, the sequel. Borderlands The Sequel, który The zagościł u nas pre-sequel, w przepraszam. Pre-Sequel. Pre-Sequel zagościł u nas w październiku tego roku, czyli już za niedługo. W każdym razie. Akcja rozgrywa się będzie na księżycu Hyperiona. Tak, dokładnie. Na księżycu Pandory będziemy teraz patrzeć, powiedzmy, z góry na planetę, na której się działy wydarzenia z części drugiej, oraz będziemy obserwować drogę do władzy naszego ulubionego, przystojnego Jacka. Jacka. Czterej nowi bohaterowie: Nisha, Wilhelm, Tak. Athena i uwaga, Claptrap. Którego Claptrap. jeszcze nie widzieliśmy. Ale ja ci mówię, oni po prostu szykują z tym klaprapem coś wielkiego. Tak, To tak też mi się pieprznie, nie? Że wydaje. każdy będzie chciał nim grać. Ogółem rzecz biorąc, na E3 został zaprezentowany gameplay. Ogólnie mi pokazali tam Nic. nic zaskakującego. Ot Znaczy tak. ogółem. Moim zdaniem nikt nie powinien się tutaj jakoś zbyt bardzo nastawiać na Borderlands 3, bo to Borderlands 3 nie jest. No, To wiadomo. jest taka. To jest pre-sequel. Bo To jest po czyli prostu. tam wszyscy ludzie, bo był ten wywiad z twórcami i oni mówili, że ludzie się pytali, kiedy będzie część na Księżycu, nie? No, to mówią, to czemu nie zrobić części na Księżycu, nie? No i zrobili część na Księżycu, to nie jest Borderlands 3, bo ja też patrzyłem na niektóre fora i tam ludzie się zarzekają, no to nie wygląda nextgenowo, no kurwa, to nawet nie wyjdzie na PlayStation 4 ani na Xboxa One i tutaj zaskoczenie. To wychodzi tylko na PlayStation 3, Xboxa 360 oraz peceta, No i więc... dobrze, bo też w sumie wspierają konsolę, która jeszcze nie umarła, tak? Bo ten PS3 Tak. i Xbox 360 jeszcze istnieje, a wszystkie te nowe firmy i te Dokładnie. nowe, chciałem powiedzieć organizacje, ale no te nowe firmy po prostu produkujące gry dają wszystko na PS4, Xbox 1, PC. A Tak, PS3 i dokładnie. Xbox 360 to co ja mam teraz? Sprzedać tą konsolę za No w sumie. 400-500 zł i nazbierać sobie jeszcze 1500 zł na nie, 1000 Nie. zł na kolejną konsolę? No what the fuck? No być może. W każdym razie to nie jest Borderlands 3. To jest jakaś, powiedzmy, oddzielna część między jedynką i dwójką na silniku dwójki i wprowadzili parę tam modyfikacji do tej gry. No cóż, między innymi jesteśmy na Księżycu, gdzie tam tlenu w sumie praktycznie nie ma, więc będziemy musieli uzupełniać nasze zasoby tlenu O, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. przy zapisach. Ja widziałem, że w sumie z tym problemu nie ma. Możemy także zasoby tlenu przeciwnika skasować, strzelając mu w ryj i No, wtedy no. ta bańka wokół jego głowy pęka i on może się udusić. To jest całkiem okej. Dodano także w zamian za ten element slug, który był w części drugiej, nowy element, to jest lód po prostu, to jest tam kryo, się to jakoś Krio. kurwa nazywali, to kurwa dziwnie. W każdym razie fajnie to wygląda, kolesia można zamrozić i go pociachać na parę różnych sposobów, albo Tak. rozbić. Fajnie to wygląda, cholera, jestem na tak. Dochodzą też lasery, których nie było w innych częściach, więc też spoko. No i ogólnie wiadomo, na Księżycu, tak? Brak grawitacji w ogóle. Możecie Tak. podskakiwać wysoko i robić takiego dużego stompa na ziemię, nie? I to puf, wszystko wybucha. Ach, to będzie super. Że... Borderlands nigdy nie był zły. Dwójka była super, jedynka była super, chociaż musimy ją przejść. Tak, dokładnie. Więc no, na pewno się nie obawiamy o tą grę. Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że po obejrzeniu tego gameplaya jestem zadowolony, że oni robią to w tym kierunku. Na pewno będzie to jakaś odskocznia od tej dwójki, gdzie... No cóż, te dodatki, było ich mnóstwo i w sumie każdy wyglądał tak Tak. samo. Już potem było żałosne. Tak, to potem było żałosne. Teraz zrobili taką pełnoprawną. Mam nadzieję, że równie długą jak dwójka grę. No. Nawet dłuższą. Mam nadzieję, że tak zrobią. Kurde. Mam nadzieję. No dobra, to co? Jedziemy dalej?
Czy coś tutaj Najbardziej. jeszcze? Raczej nie, Jeżeli, raczej nie. raczej nie. To jest tak naprawdę Borderlands 2, Nowe tylko że. pojazdy, tak, nowi przeciwnicy Tak. i będzie spoko. Far Cry 4. Far Cry 4. A nie 3. Kolejny. Nie, 4. To co ja, czemu ja to napisałem 3? What the fuck. Akcja Far Cry będzie się 4. rozgrywać w Himalajach. Dokładnie. W karacie fikcyjnym. No i to będzie piękna gra. To będzie cudowna gra. Tak Będą jak słonie. Ubisoft zaczął od tego 2 minut, gdzie pokazał świetnego głównego wroga. Tak. Sony przyjebało niezłym gameplayem. Pięknym gameplayem. Cudownym gameplayem. A jak ci się tam w ogóle podobał moment, gdzie jaszcząb porwał kozę? Wiesz co? Ja się popłakałem wtedy. Zlało mi się to z tym, kiedy słoń rozpierdolił auto. A w ogóle słyszałeś, że te słonie nie będzie można ich zabijać? Będzie można na nich tylko jeździć? Czemu można to? No bo wiesz, co? Że, no żeby obrońcy praw słoni się nie rzucili na nich. Błagam, obrońcy praw słoni. Nie, no ale serio tak jest. Serio tak jest, że nie będzie można słoni zabijać. O kurwa, obrońcy praw słoni. O sorry wszystkich ekologów, ale po prostu mnie to rozkurwia, jak jakiś obrońca praw słoni wyskakuje, że nie można zabić wirtualnego słonia. Bo... Wiesz co mi się podoba, raczej co mnie śmieszy, ludzi możesz zabijać, czarnych, białych, Japońców, murzyni, no dobra, czarni, murzyni, tak to są. Czekaj na dwie model. Różne mentalności. I tak, i można ich zabijać, można zabijać, nie wiem, tygrysy, czy tam, nie wiem, co tam jeszcze jest, ale jest jeden słoń i ten słoń jest po prostu naszym towarzyszem. No spoko, nie? Fajnie, ale... Obrońcy praw planktonu. Obrońcy praw, kurde, nie wiem. Stokrotek Himalajów nie i w ogóle. Depnąć. Głupie to jest, no bo to jest tylko gra komputerowa, no to jasne i cholery, nie? Ja pierdolę, to tak jakbym, nie wiem, no bo wiesz, dużo osób w Ameryce i Europie będzie mieć kiedyś okazję pójście, nie wiem, na sawannę i strzelanie do słoni, czy no, na się Himalaje. Nauczyli w Far Cry'u, nie? I będą chcieli to spróbować. Masakra, kurwa, ale w każdym razie muszę wam powiedzieć, że ten gameplay wyglądał pięknie. No, będzie można strzelać jadąc samochodem, tak. Czego nie było w poprzedniej części, będzie można wyskakiwać z samochodu i wyrzucać, kolejny... tak, przejmować. Kurde. Będzie kusza. Mam nadzieję, że też będzie łuk. Mhm. Hak do wspinaczki, który wygląda fajnie. 10 razy lepiej niż Dying Light. No. Też jest taki feature, że będzie można C4 przykleić do beczki. Tak, i mam nadzieję, tą że beczkę. Też do innych przedmiotów. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, może do samochodu czy gdzieś, nie? I to... No to zawsze można było do samochodu. Na przykład, kurwa, do jakiegoś, nie wiem, jakiejś... Nie mam teraz pomysłu. Jakieś, nie wiem, blachy i to kurwa kopnąć w ryj czy coś i tyle. No i ten, no i ten przeciwnik, nie? Pagan. Taki trochę inny niż To nie jest was. Was był badasem, który się wychował na wyspie i on mordował wszystkich i wszystko. Tylko, że ja ci powiem tak, wasa nie chciałem zabijać. Bo wasa lubiłem, a tutaj gościu tak. Wygląda jak pedał, chodzi w różowym, robi sobie samojebki. No ale co to nie jest, no. Ma fryzurkę na biberka, no ale nie jest ciotą, nie? Nie jest ciotą, no to specjalnie takiego go zrobili, żeby, bo wiesz, takie obrazki, takie do spedalozy są dla nas chlebem powszednim w internecie i chcieli nam coś dać, żebyśmy mogli się identyfikować z tym wrogiem, żebyśmy mogli się wyżyć na tym skurwysynu. Mhm. No i mam nadzieję, że się wyżyje. Ogółem gra wygląda podobnie do Far Cry'a trójki pod względem graficznym. Tylko, że to nie jest... Znaczy, wiecie, to tak wygląda. Tylko, że tak, tu przechodzimy do innej w ogóle lokacji, tak? Mamy pieprzone Himalaje. Kurwa, te Himalaje wyglądają przecudownie, ludzie. No, dlatego... To dobrze, że tak wygląda, no kurde. Kurde, ale czy Far Cry 3 wyglądał źle? Wyglądał nie, no, wygląda genialnie. Wyglądał wyjebiście. Jeżeli równie wyjebiście będzie wyglądać kolejna część, to mogą robić jeszcze 4 razy takie pieprzone gry na tym samym silniku, nie to co w Call of Duty, które wygląda żałośnie i no. Powtarzają ten sam silnik 10 tysięcy razy. No, tutaj mogą to powtarzać, bo to wygląda dobrze, a nie chujowo. No dobra. Oh. Far Cry, kolejna czas, gra. Czas w sumie na zgonie. Nie wiem ile to nagrywamy. Ja się boję o to, nie? A zostało jeszcze trochę tego, więc Lords of the Fallen.
Lords of the Fallen na E3 w sumie. Gameplay pokazali taki, znaczy jak widziałem już ten gameplay wcześniej, widziałem Ja tego tak bossa samo. wcześniej, widziałem co tam można zrobić, więc to nie było dla mnie wielkie Tak, nie było zaskoczenie. żadnych tych ciekawych rzeczy, ciekawostek, które on tam pokazywał cały czas tak usilnie. Tylko, że jestem ciekaw, bo ten Tomasz Gop, bo on to projektuje, nie? On jest No super tak. wielkim fanem Soulsów. I widać, że ta gra jest Soulsem, takim polskim Soulsem. I to nie jest złe. Nie jest, bo sousy jest dobry. Tyle, że czy ta gra będzie dobra, bo jak na razie ja widziałem dwóch bossów, ja widziałem tam jakieś dwie miejscówki, które nie zabiły Tak. mnie tym swoim wyglądem, bo to jest po Pory prostu, pancerzy. wiesz, tam są jakieś katakumbsy, nie? Czy Tak. tam jakiś prison. Ale popatrzcie sobie na Soulsy i design tamtych, nie mówię o dwójce, bo ten design w dwójce w sumie był słaby dosyć, ale na przykład w jedynce Dark Souls albo Demon Demon Souls. Souls, Wieże Latri, kurwa, to wygląda po prostu genialnie pod względem designu. A tutaj mamy taką w sumie biedę. No, mamy jednego bohatera, który jest niezmienny w sumie. Jest tak wszystko stacjonarnie, mapy Podobają mi się te pisane. sekwencje walki z bossami. Są To ok. jest fajne, tylko że Są żywe. no zobaczymy, no. Jestem do tego nastawiony sceptycznie, ale jak to wyjdzie, to Kartę zaufania może daje kupię. tej grze. W każdym razie wychodzi na gry, raczej na konsolę nowej generacji. Tylko i wyłącznie, z tego co pamiętam. Tak, a na PC to też? Nie jestem pewien. A to jak nie, no to wal się, kop. Słyszysz, Tomasz? Chyba Wal się wychodzi właśnie ryj. na PC. Tak, Zaraz ci powiem. wkurza mnie to, po prostu mnie to strasznie irytuje, że wszystko wychodzi na tą Tak, nową. na PC też wychodzi. Aha. PlayStation 4, Xbox One. Tak, Lords of Ale the to i tak Fallen. jest głupie, no. Wygląda ładnie pod względem designu, jest średnio. Gameplay może być ok, bossowie super. W sumie E3 mnie zachwyciło, nie było żadnego nowego gameplaya. Lords of the Fallen, no. Minus za właśnie brak żadnego takiego fajnego gameplaya. Dokładnie. To już widzieliśmy i chcemy więcej. I to wyglądało tak samo, więc tutaj Tak, 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 tak. żadnych ulepszeń nie widziałem. Dobra. Rainbow Six Siege, czyli zaskoczenie. Zaskoczenie dosyć spore. Tylko że pokazali tam misję. W ogóle ja nienawidzę czegoś takiego. Zrobili tą misję, jakby to wszystko było tak naprawdę 100%. Kto stary się zachowuje w taki sposób, grając w koopa? Jeżeli masz drużynę Ja rozumiem. Gimpera, no to Aha, wiesz. ja wiesz, ja rozumiem, że tutaj można się zachowywać w taki sposób, że o dobra, on jest tam, ale no, ty nie mówisz, o kurde, zginąłem, tylko kurwa, zabił mnie, nie? Czy nie wiem, Co czy. wy kurwa odpierdalacie? Właśnie, coś takiego, a nie, że po prostu, o kurczę, no, zostałem zastrzelony, No ale uważajcie, bo on jest tam. Ale to wiadomo, no. jest E3. Ale czujesz creatures, jakby dostali się. O Boże! Alex Poon, James, o Boże! Jaka masakra! W każdym razie, o co chodzi w tej grze? Wcielamy się albo w antyterrorystów, albo w terrorystów. Terror. Zaskoczenie. Zaskoczyliśmy was, to nie? I cóż, no i po prostu zmagamy się o jakieś cele. Na gameplayu został nam pokazany jeden, czyli odbicie zakładnika, że Zniszczalne całkowicie otoczenie. tak, to wygląda świetnie, muszę wam Tylko powiedzieć. zobaczymy, jak to będzie wyglądało na innych mapach, nie? A zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle w grze, bo W to był, grze. wiadomo, cinematic trailer, gdzie oni tam. Wiemy wszystko po obcym, że wszystko nie wygląda tak dobrze na trailerze Z3, a w prawdziwej Tak, grze. tak, tak, tak. W każdym razie jestem zainteresowany tą grą, ale obawiam się problemów ze znalezieniem drużyny. Ogarnięcie tej drużyny, bo tam 5 na 5 było, więc w sumie taki Counter-Strike. Zresztą to mi straszliwie przypomniało Counter-Strike'a na Nie tak początku. samo. Cztery klasy, albo więcej, ale ja znalazłem cztery. Medyk, snajper, szturmowiec, no i Czyli standardowo jeszcze śmierć koleś z tymi, ciężka. z takimi technicznymi, fikuśnymi No, no, rzeczami, no, jak no, wiesz, no. tam jakieś te C4, drony czy coś, nie? który. No, rozumiem. Więc no Standard po jest prostu. to spoko, tylko że tak jak mówimy, problem ze znalezieniem drużyny, no. Jesteśmy Polakami, tak? Więc fajnie by było znaleźć Polaków, ale jak wiemy, Polacy ssają, więc fajnie by było grać z Amerykanami, ale Amerykanie to ciężko się porozumieć, a pewnie trafimy na Ruskich, więc jeszcze będzie gorzej. Nie, nie, nie. Ja. Więc no, ja bym kupił tą grę, gdybym wiedział, że będę miał ekipę, ale no. Jestem zainteresowany, jak będzie na przecenie na 2 euro. To Na żeby coś. 1,99, nie na 2. Za Nie 2 nie będziemy kupię, za przecenić. 1,99 już kupię. Tak, o Wydaje mi ile się. oczywiście czegoś nam nie zarzucą w tym czasie jakieś zachęty No. kupienia tej gry. W każdym razie gra wygląda bardzo ładnie. Jeżeli jesteście fanami takich taktycznych rozwiązań pseudo i multiplayera, to
Zapraszamy. Wenzo na pewno się zainteresuje, bo on lubi takie rzeczy. Z moskitem będzie ciachał. A, jasne. Z myszorem. Opcje z innego świata, czyli opcja izolacja. Super. Izolacja. Wygląda fajnie. Tak, tak. Tylko nie jestem gramy pewien jakiego typu córką. Pani Ripley. Ripley. Nazywa się Amanda. I w sumie mamy ósmego pasażera Nostromo. Jest jeden obcy, to jest survival horror i w sumie musimy przetrwać. Musimy znaleźć czarną skrzynkę z Nostromo. Kurde, to może być dobre, o ile oni będą świetnie balansować strachem. Jak dla mnie najlepszym wyjściem byłoby, gdyby kolesie od Penumbry to robili. Wtedy przynajmniej miałbym pewność, że ta gra będzie straszna. Mhm. Póki co gameplay zachęca, ale jak dla mnie to, wiecie, betonowa ściana przed tym trailerem, bo poprzedni Alien mnie był po prostu... słaby. No tylko, że wiadomo, ten Alien będzie troszkę inny. Zdecydowanie będzie troszkę, to będzie zupełnie inna gra. Ale no też jestem w sumie ciekaw, co nam tutaj zaserwują. Ja jestem otwarty na tą grę jak najbardziej. Ja tak samo. Fajnie to wszystko wyglądało. Obcy, wiadomo, jeżeli jest jeden obcy, to będziemy bardziej strali w gacie, gdy go zobaczymy. W ogóle te drony, które, czy nie drony, tylko te... roboty, czy jak to tam się nie nazywało. Tak, to już nie pamiętam. I w ogóle też tam będą ludzie podobno, będziemy mogli ich spotkać, którzy mogą, wiesz, tylko narobić hałasu, nie wiem, dlatego będzie lepiej ich unikać. Mhm. No ale ogólnie wygląda to dobrze, jest to ciekawe, tylko czekamy na pełną wersję, czekamy na gameplaye i na prawdziwe gameplay od prawdziwych graczy tak, i dopiero wtedy można będzie kupić. I czekamy na porównanie gameplayu E3 z tym. Ze zwykłym. O, cholera jasna. No to ten Colonial Marines nieźle skurwił opinię obcemu. No. Straszliwie. To jest po prostu masakra. Ja tej gry nie kupię, póki nie zobaczę 10 gameplayów normalnych ludzi. Nie, ja też. Ja dopiero jak zacznę oglądać let's playa jakiegoś, nie, to wtedy powiem tak, okej, fajnie, albo o gówno, nie. No dokładnie. Dobra. H1Z1. Gierka MMO, jak o zombie. Tyle, że tym razem Sony tworzy tą grę. Przynajmniej na silniku Planet Side'a. Na silniku Planet Side'a dwójki. Tyle, że tak. Ta gierka ma wyjść... Znaczy, ogólnie. Tą gierką zajmują się ludzie od właśnie Planet Side'a dwójki i EverQuest'a. EverQuest, nie wiem, co to jest, ale Planet Side 2 był zarąbisty. Tak. I więc ja wierzę w tą grę. Na pewno wydaje mi się, że to będzie lepsze od DayZ, które jest w wiecznej fazie alfa. Może potem zombie jakieś, co? Znaczy ja mam nadzieję, wiesz, bo ja liczę, że jeżeli jest gra o zombie, to tam są zombie i też pojazdy, a w DayZ aktualnie nie ma ani zombie, ani pojazdów, co mnie troszkę boli, bo jednak kupiłem tą grę za te 3 dychy, nie? No, wiadomo. No ale też wiadomo, no, co mogą zrobić na silniku z Army 2, nie? No, ale to też jest tylko wymówka. Tutaj będzie Planet Side, no będzie, wydaje mi się, że to będzie cholernie dobra gra o zombiksach. Zobaczymy, jak pokażę coś więcej. Póki co macie nową grę o zombie. Zobaczymy, będzie można ścinać drzewa. O, super. Budować bazę. Rust. Samochodami jeździć będziecie mogli. Ludzie. GTA. No ja osobiście czekam. No tam też ma być ten system craftingu, nie? Taki bardziej rozbudowany. Tak, tak, ale pamiętajcie, że lepszą karcianką będzie pasjazd dalej. No, a lepszym... Tak WPP. Lepszym tym... Lepsze góry będą lepszym strzelinie. RPG-iem jest Assassin's Creed. Genialny RPG. Jasne. Ale wiadomo, dobra, tutaj H1Z1 czekamy, aż gameplaye wyjdą, aż wszystko wyjdzie. Na razie tak. Jestem sceptycznie nastawiony, bo kupiłem DayZ i się zawiodłem. Cień Mordoru. Tak, kurde. Jak ci się to podoba? Jak ci się podoba ten, jak to się nazywało? Moce, nie wiem. Ten Nemezis, coś tam, coś. Kurwa, jaki Nemezis, ten duch? System. Nie wiem, w chuj, wyjebane mam na to. Jak mi się ta gra podoba i ten gameplay, bo tam był pokazany gameplay na te E3. Ogółem moje wrażenia z gry wytłumaczę, może tam napomknę o tych rzeczach, o których mówisz. Niczym nie mówię. Dobra, nieważne. W każdym razie dla mnie... Ta gra wygląda bardzo ładnie i jestem w sumie bardzo na tak, jeżeli chodzi o kupno, no, jeżeli wyjdzie. Kurde, wcielamy się w postać jakiegoś, kurde, jak on tam był nazwany? Strażnikiem? Wardem? Nie wiem. W każdym razie wcielamy się w postać pewnego człowieka, który jest związany z duchem
i dzięki temu sojuszowi z duchem możemy używać pewnych mocy. Na przykład możemy się teleportować, możemy pozyskiwać przeciwników, żeby Przeszli dotrzeć, na naszą stronę, nie? tak, żeby przeszli na naszą stronę, żeby potem móc dojść do tych wyższych struktur władzy, tych orków, prawda? Możemy na przykład przejąć naszego przeciwnika i potem tak skakać wokół niego i tam na przykład, powiedzmy, pomagać mu w jakichś tam zadaniach, żeby on piął się na tych szczeblach władzy i był coraz wyżej, tam wtedy go wykorzystać, nie? Dodatkowo, co my tam mamy, możemy oczywiście jeździć już nie na koniu, a na piesku. Tak, to jest najważniejszy feature, jaki znalazłem. Call of Duty zapoczątkowało te wszystkie psy. Tak, Tylko tak. ściągają. Jak Czyli ja ci zgadzie. powiem tak, ja mam tylko jeden problem z tą grą. Ja nie jestem Tak. fanem Władców Pierścienia. Nigdy nie oglądałem A, Władców Boże. Pierścienia. Tylko, że mam nadzieję, że no taki asasyn. Tylko, że też te moce wyglądały tak trochę biednie. A, bo ja wiem, mnie się tam podobały. Czy to wyglądało tak dziwnie, nagle jakieś coś białego, wiesz, No, spermucha ten na duch. ekranie, nie? Ale ten system Nemesis wygląda w taki sposób, że możesz tam zginąć, ale tak naprawdę nie giniesz. Aha, to ten. No, Jeżeli cię ork zabije, kojarzę. który był na poziomie tam drugim, i on Tak, cię tak. zabije, to wtedy może Awansować. Tak, właśnie już awansować, kojarzę nie? to. Dlatego to Kurde. jest spoko. I wtedy jak go spotkacie, to on wam powie, że już cię zabiłem raz, co tu się dzieje, nie? I wtedy jak Tak. znowu zdechniecie jak cioty, no to wiadomo. Dlatego to jest fajne, bo ten jeden przeciwnik może być coraz silniejszy, może mieć Tak, większą ilość tak. obstawy, jeżeli będziecie ssali. No chociaż ja wątpię, że to tak będzie wyglądać, nie? Raczej, że No, tak, zobaczymy. wiecie, wiesz, podskoczysz tam po prostu do przeciwnika i go po prostu zabijesz, nie? Tyle. To wygląda na papierze tak fajnie, ale w sumie może wyjść biednie. W każdym razie to przypomina Assassin's Creed z formuły. Jeżeli chodzi o silnik, tak samo. Chociaż też się ludzie plują, że to Asasyna Wszystko przypomina. jedno. To dobrze, że przypomina Asasyna, a nie na przykład Przynajmniej będzie Knighta. jakaś konkurencja, kurde, tego asasyna. Problem też mam z Władcą Pierścieni. Dla mnie to uniwersum jest po prostu nudne. Znaczy, Ściem. doceniam to, że jest duże i w ogóle, ale kurwa, te historie od tego Tolkiena są po prostu nudne o jakichś hobbitach. Mam nadzieję, że oni tutaj się jakoś postarali i ta fabuła będzie Że przekonywać. będziecie mogli zabijać hobbitów. To by było super. O kurwa, wtedy ja bym to kupił na pewno. Ja bym to dzisiaj już kupił. Ogółem rzecz biorąc, jestem na tak, bardzo na Tak, tak ja i też. wyczekuję tej gry w pewien sposób, można powiedzieć, bo w mnie nie pójdzie. Broni nie będziemy mogli zmieniać, ale będziemy Tak, mogli ulepszać, więc też na ta. plus, nie? Ten miecz, ogółem walka wygląda bardzo ładnie. Jest parę takich quick time eventów, z tego co zauważyłem. To nie jest takie stricte asasynowe, nie? Że gdzie Tak, trzymacie tak. jeden przycisk i kontrujecie, tylko Tak, tak. bijecie, Przeciwnicy mogą was zabić bardzo łatwo, jeżeli się zagapicie. nie? Mogą was prowadzić do parteru, a potem, jeżeli nie naciśniecie odpowiedniego guzika, to was po Zdychacie. prostu zdychacie i odradzacie się później. No. Macie problemy. A to wszystko dzięki temu duchowi, z którym jesteśmy związani. No i cóż, Czyli mam fajne. nadzieję. Dla mnie to jest takie połączenie trochę Dishonored'a z Asasynem. Masz trochę mocy, No, masz no. trochę skakania. Ogółem rzecz biorąc, fajna sprawa. Czekamy na więcej. Przynajmniej ja. Dobra, Mortal Kombat. A, super. Znaczy, jeżeli możecie się spodziewać, to jest po prostu Mortal Kombat 9, tylko że tutaj jest 10, jest zmieniona grafika. Można bardziej używać tutaj podczas rozgrywki elementów otoczenia niż w poprzedniej części. To jest trochę tutaj jest formuła jak w Injustice, No. która zresztą jest tego samego studia. Nowe X-raye, Tak. nowe finishery, można Nowe powiedzieć, postacie. łamanie kręgosłupa. Jestem bardzo na tak, jeżeli chodzi o tę grę. Ona będzie wychodzić także na konsole starej generacji, z tego co pamiętam, i najprawdopodobniej sobie sprawię, po jakimś czasie oczywiście, jak to stanie tę produkcję. To jest po prostu Mortal Kombat i wydaje mi się, że najważniejsze w Mortal Kombat jest to, żeby to miało ręce i nogi, było po prostu miodne w walce. A jak Mortal Kombat 9 nam po prostu pokazało, że oni potrafią zrobić taką grę, i ta dziesiątka wygląda praktycznie tak jak ta poprzednia, to ja wierzę w to, że ta gra będzie po prostu dobra i świetna pod tym względem. Ale czekam na więcej newsów, jeżeli chodzi o fabułę. Nad tym I się dla nowych martwię. bohaterów, nie? I ogólnie I o nowych bohaterów. bohaterów. Już wspominaliśmy o nowych bohaterach. Aha. O, jeszcze dodatkowy feature, o którym zapomniałem. Każda z postaci ma jakby trzy takie
Aha, no. zestawy ruchów, które, prawda, aktywując jeden, otrzymujecie dostęp do innych stylów walki, można powiedzieć. I do innych, wiadomo, X-rayów, finisherów, nie? Dlatego to Tak. też przedłuży troszkę żywotność tej Zdecydowanie. gierki. Wtedy będzie można odkrywać te postacie i co one mogą tak naprawdę robić. Poza tym też w multiplayerze pewnie się trochę ożywi, skoro będzie, wiesz, więcej możliwości, Tak, jeżeli tak, chodzi o tak. rozgrywanie. Dalej czekam na ilość postaci, które przejdą z poprzednich części, które zostały wyeliminowane z poprzednich części. Czy zobaczymy na przykład Johnny'ego Cage'a, skoro mamy jego córkę? No. Szczerze mówiąc, najważniejszą rzeczą dla mnie są te postacie. Chcę zobaczyć, jakie są. Oczywiście standardowo Sub-Zero i Scorpion. To jest... Oczywiście Sub-Zero dostaje wpierdol. Niestety. Już Ale łamie kręgosłup szerszej za to, więc pociski. plus dla O, niego. ten finisher wyglądał super. I co? Mam nostalgię do kręgosłupów. No. Dobra. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, więc mam Tak. nadzieję, że jesteś zadowolony i że wszyscy słuchacze, którzy tu jeszcze są, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy jesteście jeszcze z nami. Tak, ja... Pewnie nikogo nie będzie, więc. Ale Jeżeli okej. obejrzeliście ten materiał, to napiszcie w komentarzach jajko z sokiem z winogron. Dobra. To może wam postawię grę ze Steama. O, no. Wątpię, żebyście dali radę, więc Więc czekam na super. wyzwanie. Dobra, i ostatnią grą dzisiaj i ogólnie omawianą jest Bloodborne, czyli Project Beast, czyli Souls czy Van Helsing? To jest dobre pytanie w sumie. Wydaje mi się, że to i to. W każdym razie zostaliśmy zbici z nóg, kiedy pojawił się trailer podczas konferencji Sony, jak wspominaliśmy. Kurde. Nikt się nie spodziewał tego. Każdy się spodziewał, że to będzie Souls. Znaczy, to Tak, nie tak. jest do końca Souls, tak? To kontynuuje tradycję Soulsów, to znaczy, że będzie mgła i tak dalej, ale to jest Next zupełnie genowa. next-genowa mgła. Tam widziałem jakieś kurwa łapki szkieletów. Tak. A, super. W każdym razie ten zwiastun był genialny. Tak mi No. się podobał. Ogółem rzecz biorąc, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to już opuszczamy te średniowieczne klimaty i wkraczamy w, można powiedzieć, nawet w Londyn taki. London. Już, kurde. Nie wiem, jak to ująć. Nie wiem, to po prostu jest Van Helsing. Cholera jasna. Koleś w tym kapeluszu, rondo, prawda, peleryna, shotgun pewnie na srebro albo coś takiego. I ten ciekawy, to nie jest miecz. To nie, To to jakiś scyzoryk, tasak, nie wiem, co jakiś to taki jest. tasak, ale on może być zmieniany. Możesz go zmienić na długi albo na krótki. Kurde, to właśnie wygląda super. Jest mrocznie, o wiele mroczniej niż w Dark Soulsie dwójce, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest krew, jest zniszczenie. Są bossowie oczywiście, więc Przypomina mi to Demon's wiadomo. Soulsa pod tym względem takiego horroru. Ten był średniowieczny, ten jest taki. W sumie, który to mógłby być wiek? Nie jestem pewien, w jakich czasach to umiejscowić, więc po prostu czekajcie na Bloodborne. To będzie genialne. A poza Jest za co. tym tą gierkę robi. Tak, właśnie to chciałem Jak on się powiedzieć. nazywa? Hijokinie. Jak on się To. nazywał? O Boże, czekaj, ja to miałem. Hideki Miyazaki, czy jakoś tak? Chyba tak. Gościu, który tworzył Dark Soulsa 1. Nie robił Dark Soulsa 2, dlatego ten Dark Souls 2 tak zsiadł. Tak, znaczy, no, jest taki sobie. Jest zbugowany. To ja zdecydowanie jest zbugowany w chuj. Ma swoje problemy i mam nadzieję, że ten Bloodborne okaże się. Szukczeszem. A poza tym to jest też jakaś nowa marka, nie? Bo No, wiadomo, no te From zdecydowanie. Software samym Dark Soulsem żyć nie może. Tak. No cóż, mają jeszcze Demon's Souls, to wszyscy się w sumie spodziewali Demon's Souls 2, A tu taki ząk. albo przynajmniej Beast Souls, w sumie też fajnie by brzmiało, No a tak się wszyscy byłoby okej. nastawili, nie? Ogółem Masakra. koleś się nazywa Hidetaki Miyazaki. O, no. No, tak. To jeżeli chodzi o tego głównego wykonawcę, on teraz jest chyba szefem From Software, Tak, no. więc czekamy na coś bardzo dobrego. Kurde, jestem bardzo zadowolony. Lubię ten klimat. A gra będzie wychodzić oczywiście w 2015 roku. Jestem stosunkowo zaskoczony. Myślałem, że to trochę później będzie wychodzić. No. Tak patrzę teraz, w sumie przejrzałem ten trailer na prędce, XIX, XX wiek. Tutaj piszą ludzie. Uf, kurde.
Wiecie, ten trailer w pewnym momencie przychodzi do takiego zaułku i mnie się to skojarzyło z Kubą Rozpruwaczem. Tak, no. Strasznie mi się to skojarzyło Zdecydowanie, no. z Rozpruwaczem i to mi się tak spodobało. To się też Kubę lubię. Ach, Kuba był świetny. Jedyny Kuba, jakiego lubię. Pozdrawiamy Kubę, którego nie lubimy. Dobra. A, dobra. Bloodborne. No to... Jest coś świetnego. To co, super, tak? Koniec. Ach, udało się. Po dwóch godzinach. Ach. Już chyba nie nagramy dzisiaj Left 4 Dead z kolegą naszym Dominikiem B. Banowskim. Najprawdopodobniej nie. No cóż, bywa, no musieliśmy nagrać to i coś udało się. Ważniejszego. Ja nie wiem, kiedy ja to wrzucę, ale no, jak to wrzucę, to oglądajcie, tak? Już pewnie obejrzeliście. Albo nie, nie wiem. No to co, to dziękujemy. Fajne było trzy. W ogóle tak, czekamy na przyszły rok. Jej. Jej, kolejne 2 godziny relacjonowania tego ścierwa. Jesus. No dobra, no to tyle. Dziękujemy za wysłuchanie. Zdecydowanie bardzo dziękuję, o ile w ogóle to wysłuchaliście. Jeżeli tak, nie, to... to... Spieprzajcie. Fuck off. No dobra, no cóż, no to ja się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Jo, jo, siemanko.